Proszę Państwa, więc myśmy omawiali drugą część problemu procesów powstawania nowoczesnych narodów. To jest jeden właściwie taki koronny wyróżnik cywilizacyjny. Koneczny zresztą wprowadza swoją definicję narodu taką, że praktycznie według tej definicji to tylko w cywilizacji łacińskiej istnieją narody. Ja oczywiście stosuję inną definicję szerszą według Petraszyckiego i Piętki. Ona jest bardziej, że tak powiem, pojemna informacyjna. No, ale ten proces jest bardzo istotny, bo on trwa. Wbrew złudzeniom niektórych. Proszę Was, omawialiśmy konkretne metody walki z tym procesem stosowane przez reakcję światową i krajową. Przy czym żeśmy precyzyjnie, cybernetycznie zdefiniowali, że przez reakcję rozumiemy te siły społeczne, które dążą do zabrania maksymalnej liczbie ludzi mocy i energii swobodnej, żeby całkowicie od siebie uzależnić. I to są różne siły, no w tej chwili można powiedzieć najbardziej znane to są banksterzy tak zwani, czyli biurokracja bankowa, bo zwracam uwagę, że na obecnym etapie to już nie jest kwestia właścicieli banków, tak jak kiedyś. Kiedyś to był tam, prawda, rocznik czy inny właściciel. Wiadomo było, że on decyduje. Teraz nie. Teraz to są spółki akcyjne, nie wiadomo, kto jest właścicielem, a steruje tym wszystkim biurokracja bankowa, która doprowadza do bankructwa banki, a sobie jeszcze za tą nagrodę wyznacza potężne bonusy, czego byliśmy świadkami 5,5 roku temu. I zresztą takie praktyki trwają non-stop, więc tradycyjna definicja kapitalisty wyzyskiwacza funkcjonująca od czasów nieboszczyka Marksa i Engelsa już jest nieaktualna. Lepsze przybliżenie daje pojęcie biurokracji w rozumieniu Trockiego. Myślę, że to trzeba uogólnić na wszelkie rodzaje biurokracji, no ale najbardziej diagnostyczne jest podejście Konecznego, który mówi po prostu o cywilizacji bizantyjskiej. I do banków można podchodzić po łacińsku, po bizantyjsku, no po turańsku to jest najprostsze. Car każe, komu trzeba to odbiera, komu trzeba to daje. To jest proste w użyciu. Już płaszczyźnie taktyczne, operacyjne, niezawodne w działaniu. No w tej chwili widzimy. Proszę Państwa, jak chodzi o bieżące sprawy, to no już mam zrobione obliczenia tego sterowania międzynarodowego za zeszły rok. No, czyli to są dane sprzed niecałego kwartału. No już tak w miesiąc tego nie robię, bo to mogą być jakieś sezonowe wahnięcia. W każdym razie chodzi o to, że w tej chwili oczywiście jesteśmy w takim punkcie, w którym stosunek tych skumulowanych potencjałów służących do sterowania międzynarodowego nie mylić z ogólnym poziomem gospodarczym, który interesuje ekonomistów i dlatego oni się ciągle mylą w swoich prognozach. Bo to nie to decyduje o sterowaniu. Po prostu wychodzi na to, że musiał nastąpić konflikt i zwalanie na jakieś złe cechy Putina czy kogoś innego jest absolutnie bez sensu. Zacytowałbym tutaj znanego poetę: jednostka niczym, jednostka bzdurą, choćby największą była figurą. To jest prawo wielkich liczb. I tutaj w takich punktach polifurkacyjnych, tu moja teoria tym się różni na przykład od sławnej teorii
René Thomas, że on operuje punktami bifurkacyjnymi, czyli takie punkty, gdzie jest możliwy wybór między dwoma możliwościami. U mnie może być takich możliwości więcej. Może być dwie, może być więcej. W tych momentach oczywiście mogą być wybory, ale wybory ściśle ograniczone, to nie mogą być wybory dowolne. Na początku zeszłego roku jeszcze był problem istotny. Czy Rosja pójdzie z Ameryką i z Zachodem przeciwko Chinom, krajom trzeciego świata. Nawet była na to nazwa Sojusz Białego Człowieka. No ale można powiedzieć, że ta sprawa została bezbłędnie storpedowana. To znaczy, najpierw pana Snowdena, ja go nazywam Snowmanem, bo mi się ze śniegiem kojarzy. Hong Kong mu zaproponował krótką gościnę, a potem Rosja dłuższą gościnę. I to było pierwsze z pięciu, odsuwające na bok tą alternatywę, która oczywiście wchodziła w grę teoretycznie, sojuszu rosyjsko, powiedzmy, zachodniego. W międzyczasie na początku tego roku była ciekawa informacja, na którą mało kto zwrócił uwagę. O nawiązaniu współpracy wojskowej między Japonią i Rosją. No proszę Państwa, gdyby coś takiego nastąpiło, jeszcze Rosja z Zachodem, to dla Chin byłby bardzo niedobry scenariusz. No ale on jest w tej chwili zażegnany, można powiedzieć, z punktu widzenia chińskiego, bo po Snowmanie nastąpiła bitwa o Ukrainę, a tu już mamy konflikt gotowy między Rosją i Zachodem całym, no zwłaszcza Ameryką. No i proszę Państwa, w tej sytuacji Chiny mogą spać spokojnie. Z moich obliczeń wynika, że w płaszczyźnie taktyczno-operacyjnej, czyli w kontekście najbliższego roku, może dwóch, ten konflikt będzie wygrywać Rosja i tu święty Boże nie pomoże. Dlatego, że Pan Bóg akurat takich cudów nie robi. Nie po to ustanowił prawa rządzące konfliktami międzynarodowymi, żeby robić cuda i wyjątki od takich praw. Zwłaszcza, że ci kierownicy tych państw chyba nie zasługują na żadne takie cuda. Więc proszę Was, i chyba o takie cuda się nawet nikt nie modli, bo nawet nie bardzo kumają ludzie o co chodzi w tej cybernetycznej teorii. Więc proszę Was, Rosja będzie wygrywać, ale w płaszczyźnie strategicznej na tym wszystkim wygrają Chiny, jak wynika z moich obliczeń. Więc podaję Wam to zawczasu, będziecie sobie sprawdzać. To jest tyle, jeżeli chodzi o te sprawy. Ja nie pamiętam, czy... Zaraz, my tu mamy na tablicy wszystkie poprzednie. Mieliśmy przypomnieć, że teraz o ruchu socjalistycznym. Słucham? Że o ruchu socjalistycznym. Właśnie, tak. Tak jest. To bo to już bieżące skończy. Nie ma co dalej wałkować, jak noza jest krótka. Przypominam, że... Dobry, prosimy. Tu mamy trochę więcej miejsc. Tutaj siąść, tutaj też jest miejsce. Więc najpierw wykrystalizował się polski ruch narodowy. Przypominam właśnie te dane. 1887 to na zamku w Hilfikon w Szwajcarii utworzona została Liga Polska, a później w wyniku właśnie rozłamu, swego rodzaju zamachu stanu w Lidze Polskiej, który zorganizował młody wówczas działacz Roman Dmowski i dwóch nieco starszych działaczy,
Jan Ludwik Popłaski, Zygmunt Balicki. Po prostu powstała Liga Narodowa, która stała się inspiratorem działań we wszystkich zaborach. Przy czym Dmowski zerwał, że tak powiem, przywiązaniem do tradycji powstań zbrojnych. Przeprowadził analizę i doszedł do wniosku, że to akurat jest ten kierunek działania, który jest w naszych warunkach skazany na klęskę i nie ma sensu atakować wrogów, czyli w tym wypadku zaborców, tam gdzie oni są najsilniejsi. Najsilniejszą ich stroną są armie. Nawiasem mówiąc, te wszystkie rozważania dotyczące tego, co by w okresie powstania, dajmy na to listopadowego, było, gdyby na czele stanął Prądzyński i tam powygrywał te wszystkie bitwy, no to by się skończyło na tym, że armia pruska, która czekała za kordonem, uderzyłaby nas w plecy. A wojny na dwa fronty, to nawet Hitler 100 lat później, no ponad 100 lat później, nie był w stanie wygrać, a co dopiero mówić o Królestwie Kongresowym. Dlatego ci generałowie, którzy mieli trochę więcej wiedzy strategicznej, a nie tylko taktyczno-operacyjnej, to proszę Państwa, wahali się i ciągle starali się jakoś, no, może dogadać z Rosją, może jakiś kompromis zrobić, bo powstanie zrobili podchorążowie na czele z podporucznikiem Wysockim. Nie stratezy. Generałowie nie chcieli się przyłączyć. Nawet kilku z nich oddało życie za to. Trudno ich posądzać o oportunizm czy brak odwagi osobistej. No i proszę Państwa, właśnie to powstanie listopadowe, jak ta cała szkoła, po pierwsze konserwatystów galicyjskich, a potem narodowców, zanalizowała, powstanie listopadowe wybuchło dokładnie wtedy, kiedy Mikołaj II, car wsiej, rasiej, wielkiej, małej i białej, król Polski zarazem, koronowany zresztą w Warszawie, postanowił uniezależnić się od potężnego lobby szlachty i arystokracji niemieckiej, swoich poddanych, ale uznał, że za dużo ma do gadania i chciał skontrować ich, proszę Was, ściągając do Petersburga i obsadzając centralę imperium polskimi arystokratami i polską szlachtą. I dokładnie w tym momencie wybucha powstanie. To jest bardzo ciekawe dla historyków do zbadania sprawa roli konsula pruskiego w Warszawie, który zrobił wszystko, żeby nie dopuścić do porozumienia między powstańcami a wielkim księciem Konstantym, który był bardzo uciążliwy, bo to był typowy turaniec, ale jego osobisty interes polegał na utrzymaniu maksymalnej niezależności Królestwa Kongresowego. No i mógł stanowić potężny atut, gdyby na przykład stanął na czele powstania. No to już była zupełnie inna sytuacja, bo to starszy brat carski, któremu w zasadzie korona przypadała, konsul pruski zrobił wszystko, żeby do tego nie dopuścić. Zresztą wielki książę Konstanty później, jak były walki, tam powiedzmy wojska powstańcze, dawały w kość w pierwszym okresie wojskom rosyjskim, to on w obozie rosyjskim się cieszył i mówił, patrzcie, jak moje wojsko dobrze walczy. Także raczej był duchowo po stronie powstańców. Później drugie powstanie styczniowe znowu wybuchło w momencie, jak po pierwsze rysowało się porozumienie francusko-rosyjskie, które mogło zagrozić Prusom i ich polityce jednoczenia wszystkich państw niemieckich pod własną hegemonią. I druga sprawa, pod wpływem tej
frakcji profrancuskiej, liberalnej, władze carskie zaczęły wprowadzać pewne reformy. No, jeszcze oczywiście nie reaktywowano armii Królestwa Kongresowego, ale w każdym razie reformy administracyjne, reformy szkolnictwa. I w tym momencie wybucha powstanie. Dokładnie w tym momencie, po czym powstanie wybuchło 23 stycznia, a już 9 lutego zostało wykorzystane przez dyplomację pruską i została podpisana konwencja Alfenslebena, bo on z ramienia Prus właśnie to podpisywał, o współdziałaniu rosyjsko-pruskim przeciwko polskim buntownikom. Zresztą, jak się okazało, jeszcze przed wybuchem powstania, ulotki powstańcze były drukowane w Poznaniu, w drukarni Prezydium Policji Pruskiej. Więc proszę bardzo, jacy ci pruscy policjanci byli strasznie propolscy. Lecz wspomagali ruch powstańczy. No ale dzięki konwencji Alfenslebena i temu poparciu Prus, politycznemu poparciu, bo wojskowe nie było nawet potrzebne, to po prostu później Prusy miały wolną rękę od wschodu. W czasie wojny, najpierw o Schleswig-Holstein, później w czasie wojny z Austrią, słynna klęska pod Sadową, no i wreszcie przede wszystkim w czasie wojny francusko-pruskiej. Także na gruzach powstania styczniowego powstała potęga drugiego cesarstwa niemieckiego, zjednoczonego pod hegemonią Prus. Bo do bitwy pod Sadową nie było wcale jasne, pod czyją hegemonią to się będzie odbywać. Przecież właściwie do tego momentu głównym ośrodkiem kultury niemieckiej był Wiedeń, a nie Prusy. Berlin to była dzicz po prostu kulturalna. Co takie, no, Koneczny mówi, że to było państwo bizantyjskie, ja bym powiedział turańsko-bizantyjskie wręcz. Zresztą ta turańszczyzna w czasie II wojny w Niemczech odbiła skorzenia i dała znane skutki. Więc proszę was, to jest bardzo istotna sprawa, bo u nas się turańszczyznę kojarzy z Rosją, a to błąd. Oczywiście w kulturze rosyjskiej jest ten komponent turański, ale jest też bardzo silny bizantyjski i pewne elementy łacińskiej kultury. Ja bym nawet zaryzykował takie twierdzenie. To jest oczywiście moja hipoteza, to co teraz powiem. Otóż mnie się wydaje, że mimo wszystko system, który wprowadził w Rosji Putin, to jest system, w którym mamy maksymalną, dopuszczalną jeszcze dla Rosji dawkę cywilizacji łacińskiej. No bo jest to pozycja legalna, taka lewicowa w postaci komunistów i prawicowa w postaci różnych odmian nacjonalizmu rosyjskiego. No, są ograniczenia dla prasy, ale jednak istnieje opozycyjna prasa. Większa dawka cywilizacji łacińskiej, którą wprowadzał Gorbaczow, a później Jelcyn, doprowadziła do anarchii. I w warunkach rosyjskich oznacza nic innego jak anarchizowanie społeczeństwa. No nie ma jednego standardu dobrego dla wszystkich. Właśnie różne cywilizacje wymagają różnych standardów. Więc w tej mieszance rosyjskiej, tak bizantyjsko-turańsko-łacińskiej, no jest według mnie to, ta domieszka cywilizacji łacińskiej, którą dopuszcza Putin, no, na nasze gusty za mała zdecydowanie i stąd krytyka, to jest maksymalna dopuszczalna w warunkach rosyjskich. Większa dawka to będzie anarchia. Zresztą polem, no powiedzmy sobie, polem doświadczalnym w mniejszej skali jest to, co się dzieje na Ukrainie.
Proszę obserwować, ostatnio dzisiaj, właśnie tuż przed wyjściem, słucham wiadomości telewizyjnych i okazuje się, że jeden z przywódców tak zwanego prawego sektora został zastrzelony, ale to w bardzo dziwnych okolicznościach, bo ze związanymi rękami, tak, przez organy państwowe, no kochani. Więc wiecie, co tam się dzieje na Ukrainie, to jeszcze nie bardzo wiadomo, że nasza telewizja, nasze media są bardzo proukraińskie, więc tu ich nie poszkodzam o jakieś, powiedzmy, obsmarowywanie tendencyjne czy fałszywe organów ścigania ukraińskich. A to już wiadomo, kto zastrzelił go? No nie bardzo wiadomo. Każdy twierdzi co innego. Jego zwolennicy twierdzą, że właśnie na obstalunek ministra spraw wewnętrznych i że się zemszczą, ale podano życiorys tego nieboszczyka, no to można powiedzieć, no taki... W Czeczeniu trochę jeszcze. No zdecydowanie czysta turańszczyzna i to w odmianie takiej mocno skryminalizowanej. Według tego, co podali nasi, a nasi raczej są za prawym sektorem i za tymi wszystkimi opozycjonistami bywszymi, a dziś są władzy. Więc te wiadomości są sprzeczne, ale fakt, że został w trakcie aresztowania zastrzelony. No to jest stanowczo błąd w sztuce, dlatego że zadaniem organów ścigania nie jest wykonywanie funkcji kata i zabijanie osób podejrzanych, tylko ich obezwładnienie i postawienie przed obliczem sprawiedliwości. Tego tu w tym wypadku nie ma. To tyle można stwierdzić. Więc to będzie bardzo ciekawa historia. Oczywiście w tej chwili się na Putinie psy miesza ze zrozumiałych względów, ale z punktu widzenia tej mieszanki cywilizacyjnej funkcjonującej w kulturze rosyjskiej, to on dopuszcza maksymalną, jeszcze nietoksyczną dawkę cywilizacji, elementów cywilizacji łacińskiej, bo tam zawsze w Rosji coś takiego było. No dobrze, więc proszę was, to jest ta sytuacja. No i Dmowski, przeprowadziwszy tego rodzaju analizy działań powstańczych, doszedł do wniosku, że my tą drogą nie pójdziemy. Podobnie jak Lenin, którego brat był zamieszany w zamach na cara, udany zresztą, no ale to była droga anarchistyczna, terrorystyczna. Lenin powiedział krótko, my tą drogą nie pójdziemy. I u nas Dmowski powiedział analogicznie, nie pójdziemy drogą powstańczą, bo to jest prezent dla wrogów. To jest droga skazana na klęskę. Warto to przypomnieć, bo zauważcie, że współczesne wychowanie patriotyczne uprawiane przez IPN i te główne media, już nie będę ich wszystkich wymieniał, bo to jest główny nurt, wszystko co nie jest kosmopolityczne i rozkładowe, to uprawia apoteozę działalności powstańczej. Żołnierze, że wykręci, też dziwna nazwa, bym raczej powiedział, żołnierze nieugięci. Kochani, śledźcie życiorysy tych żołnierzy nieugiętych, niewątpliwie bohatersko walczących. Ale zauważcie, że tam nie było wyższych oficerów wśród nich. Ołbaszko, major. W czasu wojny, proszę śledzić ich życiorysy do wojny. To byli albo podoficerowie, albo w najlepszym wypadku niżsi oficerowie. Ich awansy to były w czasie wojny i po wojnie. Więc proszę bardzo, na przykład ten ogień. No to był podoficer zawodowy, przedwojenny, który nagle awansował na majora. Ale to majora czasu wojny, czy czasu później no, tych walk już po wojnie. Proszę od tej strony śledzić. Proszę zauważyć, że na przykład generał Fildorf Nier, który był przedwojennym wyższym oficerem zawodowym, był przeciwny działaniom partyzanckim. Zdecydowanie był przeciwny. Dlatego go wykończono.
ja tak to przynajmniej komentuję, dlatego że on był niewygodny dla tych z UB. Dla nich potrzebne były po prostu zbrojne oddziały, bo one uzasadniały władzę bezpieki nawet nad partią Grzyboszko, a symbolem tej władzy był 10 Departament, którego wicedyrektorem był słynny podpułkownik Józef Światło. Rzeczywiście nasz pierwszy oficer w NATO, jakby nie było, no tak. Nie da się ukryć, kochani. Jak ktoś mówi, pyta mnie, że ja jestem za tym, żeby pułkownikowi Kuklińskiemu postawić pomnik, bo to pierwszy nasz oficer w NATO. Ja mówię, nieprawda? Pierwszym naszym oficerem w NATO, i to jest stwierdzone, że tak powiem różnokanałowo, różnoźródłowo, łącznie z opracowaniem angielskiego dyplomaty pod tytułem Interfaktor. Pierwszym naszym oficerem w NATO był podpułkownik Józef Światło, alias przed wojną Izaak Fleischmann. I jemu najpierw trzeba postawić pomnik, jeżeli takim ludziom stawiam, a potem może Kuklińskiemu. Nigdy odwrotnie. Co więcej, zasługi Józefa Światły w niszczeniu stalinizmu, czy w ogóle komunizmu, są niezaprzeczalne. No ja wtedy żyłem i pamiętam, jakie to było trzęsienie ziemi. Te jego występy w Radiu Wolna Europa, jeszcze z balonów ulotki rzucano. No, a z Kuklińskim to jest sprawa o tyle nie całkiem jasna, bo jak twierdzi dr Brzeski na podstawie materiału z Zachodu, to po prostu pod firmę Kukliński przesuwano materiały dostarczone nie tylko przez niego, ale i przez innych szpiegów, w tym co najmniej jeden dużo wyżej stojący w randze wiceministra. Kuklińskiego tak nagle ewakuowano, niemalże porwano, dlatego, żeby ukryć tego wyżej postawionego agenta Zachodu. To już nawet mniej więcej wiadomo, już nie będę się bawił w te szczegóły. W każdym razie to jest jeden z tych wiceministrów, to jest jedna z prawych rąk Jaruzelskiego. No nie chcę tu wszczynać dyskusji, bo to jest powiedzmy marginalny wątek, ale tym niemniej, słuchajcie, tak to wszystko wygląda. Natomiast Dmowski z tymi tradycjami powstańczymi zerwał, bo uznał, że to jest droga donikąd. To tylko można być obiektem manipulacji ze strony obcych, a jest się skazanym na przegraną. Wobec tego trzeba przeciwnika atakować tam, gdzie on jest najsłabszy, a najsłabszą stroną jest strona polityczna naszych zaborców. I dlatego postawił na walkę polityczną, czysto. Natomiast drugi nurt, który wtedy powstał, to mniej więcej w tym samym czasie, nurt niepodległościowy, to był nurt socjalistyczny. I tutaj można powiedzieć tak, że dokładnie w tym samym 1893 roku powstaje Polska Partia Socjalistyczna, PPS. Proszę zauważyć. No, ja bym zwrócił uwagę, chyba to nie jest przypadkowe, dlatego że właśnie rok i dwa lata wcześniej powstaje przymierze francusko-rosyjskie, czyli ta pierwsza mała entente, która stwarzała szansę na wojnę między zaborcami. I tutaj, co jest istotne, to pierwszy program Polskiej Partii Socjalistycznej napisał Stanisław Mendelssohn.
Stanisław Mendelssohn był autorem pierwszego programu PPS-u. W tym samym roku, dosłownie, powstaje drugi nurt Polskiego Ruchu Socjalistycznego o nazwie SDKP. Socjal Demokracja Królestwa Polskiego. Czym się te dwa nurty różniły? Otóż PPS łączył walkę o wyzwolenie narodowe z walką o wyzwolenie społeczne. Czyli z tego widać, że tamto pokolenie rozumiało, na czym polega proces powstawania nowoczesnych narodów. O którym myśmy tu mówili, aspekt zewnętrzny, aspekt wewnętrzny. I proszę was, SDKP natomiast różniła się w swoim programie, bo uważało, że naród to jest właściwie przejściowa forma związana z systemem kapitalistycznym, że narody powstały w ustroju kapitalistycznym i wraz z nim znikną i właściwie w społeczeństwie przyszłym, socjalistycznym, problemów narodowych nie będzie. Nie ma co sobie tym głowy zawracać. Równocześnie, żebyście widzieli, jak to wszystko pączkuje wtedy, w 1895 roku powstaje PSL. PSL. Polskie Stronnictwo Ludowe, ruch chłopski. W 1896 roku, proszę was, przed czwartym kongresem drugiej międzynarodówki, tej socjaldemokratycznej. Józef Piłsudski jest w Londynie. Jeszcze nic nie dyktowałem. Piłsudski jest w Londynie, gdzie od 1891 roku wychodził organ, późniejszy organ późniejszego PPS. Najpierw była gazeta, potem był ruch, a nazywało się to Przeciw. Proszę was, jest to godne uwagi, ja to podkreślam, dlatego że Anglicy, ściśle mówiąc ich odpowiednie służby, stosowały taką metodę, że bardzo chętnie udzielali azylu, schronienia ruchom wywrotowym z kontynentu. No w tym wypadku nasi niepodległościowcy i nasi socjaliści byli ruchem wywrotowym przede wszystkim w Imperium Carskim. A jakie były wtedy stosunki między Cesarstwem Rosyjskim a Zjednoczonym Królestwem? Poprawne. Wtedy jeszcze były poprawne. Dopiero później, jak Niemcy zjednoczone już pod hegemonią Prus stały się wielką potęgą, no to
ale to już dopiero w 1997 roku, w 1998, Wielka Brytania dołączyła do Francji i Rosji, ale to dopiero było potem. Proszę Was, również redaktorem naczelnym Przedświtu, to warto zwrócić uwagę, w Londynie był Stanisław Wojciechowski, późniejszy prezydent RP. Się wszystko zgadza, oni byli z Piłsudskim jeszcze na ty z czasów studium. Tak, i później w Londynie się spotykali. Natomiast w kraju, już jak powstała Polska Partia Socjalistyczna, to w kraju wychodziło pismo no mniej więcej 1893 na 94, wychodził organ PPS, który nazywał się Robotnik. A to znalazłem już. A tu redaktorem był Piłsudski. Pewnie jednym z redaktorów. Ale właściwie można go uważać za wydawcę. Piłsudski i jego żona wydawali ten właśnie tego Robotnika. W 1900 roku, proszę Was, patrzcie jak to wszystko buzowało. W 1900 roku SDKP przekształca się w SDKPIL. Czyli Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy, no i rozszerza na wschód swoje działania. Proszę Was, ciekawa rzecz, że w PPS-ie odradza się w jakimś stopniu ten nurt powstańczy, tylko w nowej formie. To znaczy, staram się doprowadzić do połączenia walki rewolucyjnej klasy robotniczej z walką o wyzwolenie narodowe. Oczywiście SDKPR był przeciwny temu, bo uważał, że to odcina polską klasę robotniczą od rosyjskiej, a zwycięstwo może przynieść tylko rewolucja w całym imperium, a właśnie nie tylko w całym imperium, ale we wszystkich ważniejszych krajach Europy. No i wobec tego byli przeciwni wysuwaniu tych postulatów narodowo-wyzwoleńczych. Bardzo ciekawą rzecz opisał Dmowski w swojej książce Polityka Polska i odbudowanie państwa. To jest książka dość fundamentalna, jeśli chodzi o polską dyplomację. Bez państwa, myśmy nie mieli wtedy państwa, mieliśmy dyplomację. No i Dmowski opisuje spór między SDKPR i PPS-em. SDKPR oskarżyło w ramach II Międzynarodówki Socjaldemokratycznej, która wtedy bardzo się rozwijała. Ci SDKP-owcy oskarżyli PPS o nacjonalizm polski. A w kręgach właśnie lewicy, zwłaszcza tej komunizującej, oczywiście nacjonalizm to był bardzo negatywny stereotyp, tak jak teraz. W tej chwili również prawica przejęła słownictwo, system stereotypów pozytywnych i negatywnych od dawnej lewicy, tej komunizującej, a wobec komunistycznej. Ale to być może biologicznie są te same środowiska. Nie pan, przede wszystkim socjologicznie, dlatego że to są ludzie, którzy kończyli studia w PRL-u. Ja mówię o czasach jeszcze wcześniejszych, że od XIX wieku no, ale to, ludzie SDKP, SDKPIL, to później już w PRL-u wychowano kilka generacji ludzi. Proszę sprawdzić, jak się formuje na studiach
u nas ludzi. Nacjonalizm jest B, a prawda, globalizm jest cacy. No wtedy to się nazywało kosmopolityzm. Zależy od którego wykładowca, ale w większości przypadków ma pan profesor rację. Niestety. To, te przypadki, które pan ma na myśli, to są wyjątki, które tylko, jak to się mówi popularnie, potwierdzają regułę. Więc, proszę państwa, wnieśli te oskarżenie na forum II Międzynarodówki, bo SDKPiL i PPS należały do II Międzynarodówki, w której no, pozycję, no, taką jak papież w kościele rzymskokatolickim, to miała socjaldemokracja niemiecka. I ona też wystąpiła w roli superarbitra i stwierdziła, że PPS nie jest nacjonalistyczną polską organizacją, czyli oczyściła PPS z podejrzeń o polski nacjonalizm. To jest bardzo ciekawe. A gdyby PPS działała głównie na terenie zaboru niemieckiego, czyli dawnego pruskiego, to jak to mogliby się zachować wtedy? Nie wiem, jak to by wtedy było, ale to już jest dybanie. Natomiast jest faktem, że na tamtym terenie działa socjaldemokracja niemiecka. Dlatego, że ruch socjalistyczny miał zwornik w postaci II Międzynarodówki, w odróżnieniu od ruchu narodowego, który miał zwornik w postaci Ligi Narodowej, a Liga Narodowa inspirowała powstanie i później działanie stronnictw narodowych lub demokratyczno-narodowych, tak one się nazywały, we wszystkich trzech zaborach. I one, jak nie mogły inaczej, to działały w konspiracji, ale jak tylko powstawała możliwość działania legalnego, to działały legalnie. No natomiast, jak były wybory do Dumy, to PPS i SDKPiL nie brały w nich udziału. Uznały, że to nie jest zajęcie dla rewolucjonistów. Bo im gorzej, tym lepiej. Natomiast narodowcy brali udział. Koło Polskie to dzięki Dmowskiemu i NDC. Oczywiście. No i tak jak kiedyś już wspominałem, że w tym czasie Dmowski wygrywał wybory w dzielnicach żydowskich. Żydzi głosowali na Dmowskiego. To jest dla obecnych propagandystów z obu stron bardzo niewygodny fakt. Ale uważam, że właśnie dlatego należy go podkreślać. Na przykład podstawowej księdze Dmowskiego, którą najpierw w formie rozdziałów, takich artykułów drukował w Przeglądzie Wszechpolskim, a później to wyszło jako książka pod tytułem Myśli Nowoczesnego Polaka. Tam, proszę was, nie ma cienia antyżydowskich jakichś elementów. W ogóle tam, no, jeżeli chodzi o Żydów, to są traktowani jako element naszego społeczeństwa. Bez eksponowania specjalnego. No i wobec tego kandydaci narodowo-demokratyczni, a w tym Dmowski, wygrywali wybory do Dumy w dzielnicach żydowskich. A są te materiały. W archiwach można to wszystko sprawdzić. Może chodzi też, że dlatego też było, ponieważ ci zwykli Żydzi, ci biedni Żydzi, czuli się związani z tą tradycją dawnej Rzeczpospolitej Polskiej, tak, Czeskiej, a nie na przykład z tradycją carskiej Rosji, która była raczej taka pogromowo... No nie raczej, tylko zdecydowanie niechętna. A jeszcze agentura niemiecka wśród Żydów nie zaczęła na szerszą skalę rozwijać swojej działalności. Nie, w tym czasie właściwie trudno mówić o jakiejś poważniejszej agenturze niemieckiej w środowisku żydowskim. Niemcy raczej montowali agentury w tych naszych głównych ruchach.
A partię Dmowskiego ci zwykli ludzie uważali za, no, za polską partię patriotyczną. Tak jest. A też pewnie może chodzi o ten element gospodarczy. Tendencja była raczej taka prokapitalistyczna, a oczywiście. A Żydzi ci biedni. No. I to jest powód, dla którego również ci bogaci Żydzi głosowali za narodowcami. Właśnie, wszystkie stereotypy dzisiejszej propagandy się walą. Święte dokumentów. Ja mówię, ekspert powinien siedzieć na źródłach, a nie na konferencjach naukowych. Ja tutaj dla was jestem tylko osobowym źródłem informacji, ale no nie chcę być takim jedynym źródłem, więc wam tutaj pokazuję no, inne źródła. I tutaj proszę was, jak precyzyjnie można udokumentować fakt, że te ruchy narodowe i klasowe spontanicznie powstawały, bo przecież oddolnie funkcjonowały, to dam wam, proszę was, źródła, no już w tym wypadku źródła rzeczowe z epoki. Na przykład o, tutaj mamy no może ktoś odczyta to, no właśnie, żeby to było niezależne ode mnie źródło. Tutaj proszę przeczytać fragment. Mogę spróbować jeszcze. Kto? A tu proszę bardzo, ale też poprzednim razem był taki kolega. Tutaj był. O właśnie. To już może. Dobrze, już. To rutynowany lektor. No tutaj ten akapit od ciekawe. Tak. O, ten akapit. Ciekawe jest przy tym pewne charakterystyczne zjawisko. W początkowych latach istnienia Ligi Narodowej i sterowanego przez nią obozu politycznego nie było jeszcze ostrej walki między nią a PPS-em, a nawet niejednokrotnie współdziałano ze sobą. Na przykład w 1894 roku, w stulecie bitwy pod Racławicami, Liga Narodowa przy współudziale PPS-u zorganizowała demonstrację dla uczczenia pamięci Kilińskiego. Później, kiedy w ramach PPS-u formował się nurt prawicowy, na czele którego stał Józef Piłsudski, mimo iż nurt ten ewoluował stopniowo w stronę polskiego nacjonalizmu, antagonizm między tym właśnie nurtem a obozem narodowym zaostrzał się coraz bardziej. Rzecz na pozór dziwna. Im bardziej Piłsudski i jego obóz przechodzili na stanowiska nacjonalistyczne, tym bardziej zaostrzała się walka między nim a obozem sterowanym przez Ligę Narodową, na czele którego stał Dmowski. O właśnie. To jest bardzo istotna sprawa. Proszę was. I no, czy to była spontaniczna sprawa, to zaognianie się tych stosunków między ruchem socjalnym i ruchem narodowym? Otóż tutaj można powiedzieć, że nie było to dzieje przypadku, dlatego że międzynarodowa reakcja, której definicję żeśmy sobie poprzednio precyzyjnie sformułowali, a ja bym się pokrótce przypomniałem, czuła się zagrożona zarówno przez ruch narodowy, jak i przez ruch klasowy. I w związku z tym przeprowadzała dywersję w czterech płaszczyznach. Cztery płaszczyzny. Po pierwsze, w płaszczyźnie ideologicznej. Tutaj zastosuję ten podział, który swego czasu żeśmy sobie omawiali szczegółowo, bo nie wszyscy byli wtedy obecni, więc w dwóch słowach to streszczę. Ale jeśli ktoś chce sobie to, powiedzmy, bardziej szczegółowo przyswoić, to jest w pierwszym rozdziale mojej książki Naukowe podstawy nacjokratyzmu.
która jest, no, choćby na socjocybernetyce. Drugi rozdział już skończyłem, jeszcze nie jest opublikowany, a na trzecim w tej chwili siedzę. Więc proszę was, to jest po prostu, proszę was, oparte na mazurowskim podejściu do analiz wszelkich działań społecznych. Najpierw jest postulacja, czyli określenie zasadniczego celu tych działań. Po co? Po co to? Potem jest drugi etap, to jest optymalizacja. Jak to zrobić? W jaki sposób działamy? To jest płaszczyzna strategiczna. Idąc niżej jest, już tutaj nie będę dzielił, tylko syntetycznie powiem tak, płaszczyzna taktyczna i operacyjna. Operacyjna to jest taki średnia skala, a taktyczna to jest ta mała, to jest sierżant w okopach. Całe to podziemie antyreżimowe po wojnie to była wyłącznie płaszczyzna taktyczna, nawet nie operacyjna, dlatego że te oddziały działały samodzielnie, nie miały żadnej władzy politycznej. Miały pewną ideologię oczywiście, niepodległościową, bardzo ogólnie sformułowaną, ale żadnej strategii nie miały. Działały wbrew dyrektywom rządu polskiego w Londynie, oczywiście. I dlatego no, trudno to uważać za powstanie, bo te powstania miały swoje władze polityczne. No. W czasie powstania listopadowego był w Warszawie rząd narodowy, Sejm. W czasie powstania styczniowego też był rząd narodowy, który obejmował swoją siecią wszystkie prowincje zaboru rosyjskiego. I na pieczęci rządu narodowego był Orzeł Polski, Pogoń Litewska i Święty Michał Archanioł jako symbol Rusi. Czyli Ukrainy. To powinno być późniejszy Ukrainy. Powinno być herbem Ukrainy, a nie Widły, czyli Tyzów. Widły Niemieckie. Zresztą wtedy już powstańcy z terenu Rusi, jak to wtedy nazywano, śpiewali pieśń, która jest teraz hymnem Ukrainy, Szczenemerła. To wtedy. Nie jestem pewien, czy to nawet wtedy nie powstało. Trzeba to zbadać. I tam sobie pozmieniali. Ale na pewno było śpiewane. A jeszcze, przepraszam, a propos dywersji PPS Narodowcy. To pamiętam taki film, już nie pamiętam tytułu. Jeszcze z lat 80. Zrobiono lat 80. A reakcja się toczyła na przełomie XIX i XX wieku. I było coś takiego. Częstochowa, Jasna Góra, procesje czy pielgrzymki, jak idą pepesowcy, to przekupieni żebracy śpiewają, bo pepesowcy wierzą w Matkę Boską, a narodowcy w Mateczkę Kozłowską. I ci sami ludzie, przekupieni przez drugą grupę, śpiewali, bo narodowcy wierzą we wszystkich świętych, a pepesowcy w Marksa i Przeklętych. Coś takiego. Proszę pana, ale później już jak były bitwy uliczne, użyciem rewolwerów i bomb i sztyletów również między bojówkami narodowymi i socjalistycznymi. To była taka pieśń na melodię brzmią pod stoczkiem armaty. Brzmią na mieście Browningi, błyszczą majchry i klingi, to obrońcy narodu z socjałami bój wiodą. Były takie, ale to później, to dopiero w czasie rewolucji 1905 roku. Natomiast tutaj jesteśmy w latach 90. No i podkreślam, żadnych takich prawda, spraw, antagonizmów jeszcze absolutnie w tym czasie nie było. Natomiast reakcja międzynarodowa i krajowa atakowała i narodowców, i socjalistów w płaszczyźnie ideologicznej. Płaszczyzna ideologiczna, to żeśmy zresztą o tym już mówili, czyli w sferze postulacji,
mówiąc językiem mazurowskim, postulacja. I tutaj może podyktuję, ale ja już jest, to mogę swobodnie więcej dyktować. Więc to jest tak. A, tutaj w tym pierwszym. Przeciw ruchom socjalistycznym. Dywersję ideologiczną, dywersją właściwie ideologiczną był z jednej strony anarchizm, w nawiasie terroryzm, zamknąć nawias, który doprowadzał działania do skrajności. I sprowadzał na płaszczyznę łatwą do zwalczania dla policji. To zresztą poprzednim razem dawałem wam, kolega czytał materiały źródłowe prefekta policji paryskiej, pana André, który zresztą później, już jak był sojusz francusko-rosyjski, to André uczył tych technik policyjnych rosyjskich policjantów. To jest ciekawostka. Te metody prowokacji to do Rosji francuscy liberałowie zanieśli. Też burzy różne stereotypy. Czyli wprowadził działania do skrajności. Do skrajności i na płaszczyznę łatwą do zwalczania dla policji. Działalność terrorystyczna to jest donikąd. Ona niczego nie załatwia, niczego nie rozwiązuje. No na przykład. Narodna wola Rosji carskiej. Zabili samego cara Aleksandra II i co? No i przyszedł następny car, Aleksander III, jeszcze gorszy niż jego poprzednik. Mogę się przyznać, że mogę być spokrewniony z tym Ignacem Kryniewieckim. Znaczy z kolega cara, który rzucił bombę tym drugim zamachowcem. Tak, 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 słynny, tak. To... Ale teraz, to jest jedna strona dywersji ideologicznej, a z drugiej strony, przeciw ruchom socjalistycznym ciągle mówimy, z drugiej strony dywersją ideologiczną był socjalreformizm, który rozmywał ideologię. Rozmywał ideologię. No i później takie były sytuacje na przykład we Francji. W czasie wojny francusko-pruskiej w Paryżu wybuchła rewolucja i powstało pierwsze komunistyczne państwo świata. Komuna paryska. Pamiętam, że w czasach PRL-u żeśmy się uczyli, no jak ktoś chciał się podlizywać tak. Wielkiemu bratu ze wschodu i mówił, że pierwsze państwo socjalistyczne powstało na terenie Rosji. To wykładowca poprawiał, powołując się zresztą na samego Lenina. Nieprawda, pierwszym państwem socjalistycznym, czy nawet komunistycznym była Komuna Paryska. Krótko trwała, ale była. Zresztą dowódcą naczelny wojsk Komuny Paryskiej był polski spiskowiec niepodległościowy, prawda, Jarosław Dąbrowski i drugi wybitny też spiskowiec Walery Wróblewski. I on po prostu tylko dlatego nie wziął bezpośrednio udziału w powstaniu styczniowym, bo został wcześniej aresztowany. Tylko nic mu nie mogli udowodnić. No jeszcze powiedzmy carska policja była na tyle praworządna, że bez dowodów nie skazali go i on uszedł z życia, a powstanie później wybuchło bez niego, co zresztą mogło być pośrednim dowodem, że to nie on. Ale był w tej wojskowej konspiracji
bo tylko ona jakiś ewentualny sens, przynajmniej taktyczno-operacyjny, miała. No i proszę was, dowodził. Sporo Polaków, właśnie byłych powstańców, tam było. Służyło w armii Komuny Paryskiej. I później generał Galifet, jak tłumił tę komunistyczną zarazę, no to jak nam wierzyli, że ktoś jest Polakiem, to standardowo rozstrzeliwali, bo już uważali, że nie ma co się bawić w jakieś dochodzenia, bo to prawdopodobnie komunarz. Nawet jeśli byłby to przeciwnik. Oczywiście, tak jest. No tak jak się teraz nalepia etykietę, jak ktoś był w PZP, że to jest postkomuna i koniec. No to są piękne tradycje generała Galifeta. A Francuzów Wierchowkę rozstrzelali, powiesili, a zwykłych komunantów wysłali na Polinezję do Nowej Kaledonii na wysłanie. No chyba i do Gujany, na taką francuską Syberię. Proszę was, ale... co jest bardzo ciekawe. Z reformizmem jeszcze może. Na czym polega? Co jest ciekawe właśnie z tym reformizmem? Otóż minęło ileś tam lat i stanął problem na forum II Międzynarodówki. Czy działacze socjalistyczni mogą w takich państwach demokracji burżuazyjnej jak Francja, bo to była, jakby nie było republika, jedna z bardzo nielicznych w Europie w tym czasie, no poza tym, co Szwajcaria była republiką, nie wiem, czy jeszcze jakiś kraj, no, kolega historyk może odpowie, ale... Na Portugalii, ale dopiero od czasu tej rewolucji na początku 20. A, to dopiero trochę potem. 1910 rok. A tutaj w 90. latach to chyba poza Szwajcarią tylko Francja była. W każdym razie z tych takich dużych państw to Francja. No i stanął problem, czy brać udział w wyborach i ewentualnie wchodzić do rządu koalicyjnego. Otóż socjaldemokraci, socjalreformiści stwierdzili, że w imię demokracji trzeba brać udział w wyborach i trzeba wchodzić do rządu koalicyjnego. I powstał taki rząd właśnie pod koniec lat 90., gdzie jednym z ministrów był działacz socjaldemokratyczny Mitterrand, słynny, a drugim ministrem był Galifet, ten kat komuny paryskiej. I dlatego socjaliści tacy, można powiedzieć, rewolucyjni, zasadniczy, uznali to za zdradę Mitterranda, wejście do tego rządu, gdzie kat komuny paryskiej zasiadł. Podobne spory, jak teraz się toczą na temat zdrady przy okrągłym stole i tak dalej. Wszystko już kiedyś było, tylko my jesteśmy tak odcięci od wiedzy historycznej, która ma wartość społeczno-sterowniczą, a faszerowani tylko taką wiedzą, która nie ma żadnej wartości społeczno-sterowniczej, że takich rzeczy po prostu nie znamy. Ale przepraszam, ci socjaldemokraci okazało się, że mieli rację, bo teraz praktycznie cały Zachód to niestety to w sposób demokratyczny przechyla się w stronę, no, powiedzmy, jakiegoś tam socjalizmu, prawda? Mówię o Unii Europejskiej i tak dalej. No to ja już tu nie chcę ten oceniać element rewolucyjny przynajmniej informacyjnie. No ja nie chcę wnikać, no, ale z drugiej strony ten socjalizm się tak rozmywa w ideologii liberalno-wolnomularskiej, że nie wiadomo, czy to jeszcze jest socjalizm. Nie chcę w to wnikać. W każdym razie chodzi o to, że jedni to uważali za zdradę Mitterranda, a drudzy, typowi socjalreformiści, uważali, że tak trzeba. Proszę was. No i teraz, to była dywersja ideologiczna, czyli w sferze postulacji, przeciw ruchom socjalistycznym. A teraz B, przeciw ruchom narodowym. Przeciw ruchom narodowym były dwa podstawowe elementy. I to jest nadal aktualne. Po pierwsze, szowinizm narodowy w różnych odmianach.
a zwłaszcza skierowane przeciwko mniejszościom narodowym wszelkiego rodzaju. I po drugie, imperializm. To było wypaczenie idei narodowej, ale dlaczego to było niebezpieczne i dlaczego ja to uważam za dywersję, w sferze dywersję ideologiczną przeciwko ruchom narodowym. A no bo tak, bo po pierwsze w płaszczyźnie wewnętrznej skierowało się przeciwko mniejszościom narodowym i je od razu antagonizowało, a więc osłabiało państwo. No to, że w Polsce przedwojennej obóz narodowy tak naprawdę nie miał żadnych szans dojścia do władzy, wbrew różnym złudzeniom, to właśnie było wywołane tym, że miał w sobie pewne elementy szowinizmu. No, nie wnikam tutaj, czy implantowane przez wrogów, czy spontanicznie tworzone, trochę tak. W każdym razie, proszę was, to od razu antagonizowało 30% ludności kraju. To były mniejszości narodowe. Mało tego, jeżeli chodzi o ludność żydowską, która jeszcze w czasie wyborów do Dumy głosowała na narodowców, no to tutaj, proszę was, te antyżydowskie nastroje antagonizowały, proszę was, 1/3 ludności miejskiej, bo wprawdzie ludność żydowska, czy to według kryterium wyznaniowego, czy językowego, bo takie statystyki są w rocznikach statystycznych. Wyznanie i język ojczysty. No, około 10% całej populacji, ale ponieważ ludność miejska to było tylko 30% całej populacji, a te 10% mieszkało w miastach, no prawie wyłącznie trochę tam na wsi, ale to można powiedzieć niewielka część. Ale w małych miastach, no to od razu, ludności no ja już nie wnikam w małe czy duże, tylko generalnie wśród ludności miejskiej to była 1/3 ludności miejskiej. No kochani, to jak mógł rządzić obóz, który antagonizował sobie 1/3 ludności miejskiej? No i teraz jest pytanie. Dlaczego to rozpowszechniano? No, mogę powiedzieć bardzo prosto. W okresie pod zaborami władze carskie to implementowały do polskiego ruchu narodowego. A w okresie dwudziestolecia międzywojennego, zwłaszcza w latach 30., niemiecka agentura to robiła. Przepraszam, to było na zasadzie agentów, którzy tworzyli frakcje, czy po prostu myśl rzucona w przestrzeń powietrzną zawsze znajdzie amatora? Proszę pana, i tak, i tak. I tak, i tak. No i proszę was, to więc to była w sferze ideologicznej. Teraz druga płaszczyzna to jest... A imperializm jeszcze w ogóle sobie powiedzie. A imperializm, oczywiście, tak. Dobrze, że pan przypomina. Imperializm. Imperializm oczywiście antagonizował dany ruch narodowy z ruchami narodowymi zagranicznymi. Więc proszę zauważyć, że tu dywersja polegała na antagonizowaniu mniejszości narodowej wewnętrznych, a w wypadku imperializmu antagonizowaniu innych ruchów narodowych i nawet takich narodowych, bo ja tak wprowadzam takie trzy rangowe stopnie. Jest ruch narodowy, ruch narodawy i ruch narodawawy. I ludzi też ocenią, to jest narodowiec, narodawiec albo narodawawiec. Nawet te ruchy narodowe i narodowawe też były antagonizowane. No, dam wam przykład. Ruch hitlerowski, który od samego początku miał w sobie i element szowinizmu, i element imperializmu. No, widzę Mein Kampf. Nie trzeba
się głowić, bo to jest źródło. No to proszę was, oni, ponieważ w Niemczech mniejszości narodowych było niewiele, no właśnie jedyną liczącą się mniejszością, a też trudno mówić o narodowej, też o tym ja będę za chwilę mówił obszerniej, ale to była ludność żydowska. Więc to się kierowało tutaj przeciwko ludności żydowskiej, ale ponieważ ci Żydzi niemieccy to byli z reguły patrioci niemieccy, a nawet narodowcy. Kochani, ja czytałem przemówienie Einsteina jako posła jednej z narodowych niemieckich partii do parlamentu pruskiego o krzywdzie, o dyktacie wersalskim, to ja chyba przeczytał i zapytał, w jakiej partii poseł to ogłaszał, to byście pewnie pomyśleli, że hitlerowski. Tak, kochani, taka była sytuacja. No, ale jak hitlerowcy poszli na ekspansję zewnętrzną, to w pierwszym szeregu ruchów antyokupacyjnych, nazwijmy to, antyniemieckich, czy antyhitlerowskich, jak kto woli, stanęli narodowcy. No, weźmy w Polsce. W Polsce przecież najliczniejszą organizacją wojskową konspiracyjną do 1942 roku, kiedy w wyniku scalenia powstała Armia Krajowa, to do 1942 roku najliczniejszą organizacją była Narodowa Organizacja Wojskowa, tworzona przez narodowców, no zresztą przy współudziale też dwójki, ale to jest takie, powiedziałbym, drugie dno. Generalnie była to organizacja tworzona przez narodowców, i doszła do 80 tysięcy żołnierzy w sytuacji, kiedy rządowa ZWZ, Związek Walki Zbrojnej, liczy 50 chyba 7 tysięcy. Dopiero później po akcji scaleniowej Armia Krajowa stała się najliczniejszą organizacją. Ale jeszcze nawet i później Narodowe Siły Zbrojne, nawet po wszystkich rozłamach i tak dalej, też się do 100 tysięcy dochodziły. Więc proszę was, i tutaj w pierwszym szeregu walki przeciwko niemieckim okupantom stanęło NOW, a z kolei w getcie warszawskim stanęła na Żydowski Związek Wojskowy, ZZW. Prawicowa frakcja. No jak najbardziej socjalistyczna organizacja. Narodowcy żydowscy, powiedzmy. Ja bym tu nie stosował tych prawica, lewica. To byli po prostu narodowcy żydowscy. Żydowski Związek Wojskowy powstał już w jesieni 1939 roku. Przyjmował tylko żołnierzy Armii Polskiej, bo uważał, że w warunkach konspiracji, zwłaszcza w getcie, nie da się wyszkolić porządnie żołnierzy. Bardzo mądra zasada. Więc przyjmowali tylko Żydów, którzy byli żołnierzami polskiej armii przed wojną. Czyli to jakiś major przedwojennego wojska polskiego. Tak, tak, tak. Tak, to tak, nazwisko. Tak. I proszę was, no, zastępcą był na przykład kapitan Kamen Mendelssohn, który jeszcze, proszę was, żył w 1983 roku i w rocznicę powstania w getcie, to była okrągła rocznica, napisał bardzo ciekawy artykuł o Żydowskim Związku Wojskowym w rzeczywistości. Warto było ten artykuł odnaleźć i go wrzucić w internet. No, bardzo ciekawy źródłowy materiał. Więc proszę was, Żydowski Związek Wojskowy powstał w ścisłej łączności z polską konspiracją, tą, no wtedy jeszcze nie londyńską, tylko paryską, no, w Paryżu, później w Angers był polski rząd. Więc proszę was, no, był elementem polskiej konspiracji, bo żydowska organizacja bojowa powstała dopiero w 1942 roku. No i powiedzmy sobie szczerze, miał nieporównanie mniej kadry, zwłaszcza
wyszkolonych wojskowych, uzbrojenia i tak dalej. I przypisali sobie. Ale w PRL-u oczywiście, ponieważ rząd powstał w łączności z PPR-em i z Gwardią Ludową, no to wszystkie zasługi Żydowskiego Związku Wojskowego szły na konto rządu. Na przykład jak jeszcze był prezydent Kaczyński, były też obchody Powstania Warszawskiego. Wszyscy, co przeżyli ci z żołu, oczywiście. I był jeden dziadek, który przyszedł na to i powiedział, że jestem właśnie z tej organizacji, jako jednym przeżyły i ona się zapomina. Zrzedł? Tak, tak, tak. Czy syn, ale taki był pominięty, ale któraś z telewizji no pokazała. Znam taką rozmowę dwóch pań profesor od historii. Ja nazwisk nie będę wymieniał, bo nie lubię źle mówić o ludziach personalnie, a to zresztą typowym przykładem, dlaczego się pastwić akurat nad tymi osobami, ale znam konkretną sytuację. Była 40. rocznica powstania w getcie, sympozja różne, Jaruzelski bardzo do tego przywiązywał uwagę. No i rozmowa dwóch pań profesor. Wypłynęła wtedy sprawa, że jednak istniał Żydowski Związek Wojskowy. No i jedna pani profesor, to były tak zwane ciotki rewolucji. To, wiecie, to bardzo w czasach PRL-u. Więc jedna profesor, ciotka rewolucji, mówił do drugiej, ty słuchaj, podobno była jakaś taka organizacja, Żydowski Związek Wojskowy, a ta odpowiada, no tak była, ale to prawica, to nie trzeba o tym mówić. Więc takie było podejście w okresie PRL-u do tego. Ogólne, ja dlatego już tu nie wymieniam konkretnych osób, bo to było ogólne. Zdecydowana większość ludzi z tej organizacji po prostu zginęła. Zginęła, tak, oczywiście. Wyliczne sztuki. Tak jest. I ci z rządu sobie przyłaszczyli ich cały dorobek. Bardzo proste. To znaczy, no po prostu przemilczano. Rzecz ZW było zamilczane na śmierć. Jak to się mówi? Jeszcze bardziej niż AK przez Polskę. Tak, oczywiście. Jak najbardziej. To są żołnierze nieznani. I im by trzeba teraz właśnie przywrócić pamięć, stawiać pomniki i tak dalej, bo oni byli integralną częścią polskiego podziemia, tego londyńskiego, nazwijmy to tak. A jeszcze można zamknąć usta, jeżeli ktoś nam miał być przeciwko i powiedzieć, że to państwo to wredni antysemici i tak dalej. Nie z ciotkami rewolucji takie mowy. One się tego nie przestraszą. I ich potomstwo naukowe. Ale można, oczywiście można i tak powiedzieć. Więc proszę was, w pierwszym szeregu walki właśnie z nacjonalizmem imperialnym niemieckim stanęli narodowcy polscy, żydowscy i inni w innych krajach. A niektórzy poszli na kolaborację z Niemcami, ci się skompromitowali i przegrali razem z Niemcami. Czyli prowokacja udana, można powiedzieć, na cztery ręce. No dobrze, teraz druga, to jest płaszczyzna strategiczna, czyli optymalizacja. Płaszczyźnie optymalizacji po mazurowsku. Optymalizacja. Na czym tutaj dyrekcja polega? Napuszczanie na siebie socjalistów na narodowców i narodowców na socjalistów. Do dzisiaj to występuje w postaci napuszczania lewicy na prawicę, prawicy na lewicę. A powiedzmy sobie szczerze, przy okrągłym stole zostali zdradzeni zarówno ci z Solidarności, jak ci z PZPR-u. A milion było takich, co było i tu, o czym się dziś nie pamięta. Milion członków PZPR należało oficjalnie do tej pierwszej Solidarności. No i proszę was, przy okrągłym stole strona tak zwana solidarnościowa zdradziła masy Solidarności, a strona PZPR-owska zdradziła masy PZPR-u. Jedni i drudzy
dostali w siedzenie, poszli na bezrobotkę, zaczęto likwidować zakłady pracy, no wiesz, co najgorsze i najlepiej uchwytne, to naród zaczął wymierać. Dokładnie w 1989 roku i to jest udokumentowane statystykami urodzeń. Mówię oczywiście jeszcze nie o ujemnym przyroście, bo ten nastąpił później, ale o tym, że już od 1989 roku, 1989, nie było reprodukcji prostej. Zeszliśmy poniżej reprodukcji prostej, czyli perspektywicznie naród zaczął wykonywać marsz na cmentarz. No Himmlera, no możecie przeczytać. Narodowa Akademia Informacyjna ze Zduńskiej Woli zamieściła na swojej stronie, jak wygooglujecie NAIZDW, to tam macie z zeszytów oświęcimskich komplet urzędowych tłumaczeń materiałów z procesu Brygady Führera SS Karla Klauberga dotyczący zniszczenia w ogóle narodów słowiańskich. Macie tam te wszystkie materiały urzędowo tłumaczone. Przemilcza się w jednym, to też nie będę wymieniał, w którym, bo obawiam się, że więcej takich jest. W bibliotece jednego z seminarium duchownych, zakonnego zresztą, gdzie jest komplet zeszytów oświęcimskich, akurat ten numer 2 z 58 roku z materiałami dotyczącymi planu Himmlera, jego części neomalczuzjańskiej, zniknął. A jaki zakon? Ach! W Warszawie? Nieważne, proszę szukać. To zresztą kolega sam stwierdził, że w innej bibliotece, już też nie wymieniajmy personaliter, ale też nie chcieli koledze pozwolić skserować. No mamy tu świadka źródłowego. Ale w Warszawie? W Warszawie, tak. To wiem, gdzie. Tak. U mnie? A to nie jest plan moskiewski. To jest plan niemiecki. I on jest w tej chwili wykonywany. A czy świadomy, czy nieświadomy, no to w ogóle nie obchodzi. Jestem cybernetykiem i wyznaję zasadę, po owocach ich poznacie. Jak ktoś mnie chce nieświadomie w jakimś amoku mordować, to co to dla mnie za różnica, że on to chce robić świadomie, czy nieświadomie. Mówimy o Bobolanu? Jego sprawa. Słucham? Mówimy o Bobolanu, jezuitach? A tam nie wiem akurat, to proszę sprawdzić. O, zadanie do sprawdzenia. Kto ma, dojdźcie do bibliotek, sprawdźcie, gdzie są zeszyty oświęcimskie, a konkretnie numer drugi z 1958 roku. O. Na szczęście udało mi się w końcu skserować. No właśnie, brawo i dzięki temu mamy to w internecie. Zostało to zabezpieczone. Najlepszym zabezpieczeniem jest publikacja. Kochani, nie chowanie, gdzieś utajnianie. To jest zupełnie błędna droga. Właśnie najlepszym zabezpieczeniem jest upublicznianie, zwłaszcza przez internet. Więc to napuszczanie na siebie narodowców, na socjalistów, teraz postkomunę, na postsolidarność, prawiczków, na lewiczków. Ciągle tam dywersja strategiczna trwa. No i wreszcie trzecie, to ja już w skrócie, nie będę już rozdzielał taktycznych od operacyjnych. Powiem, trzecie to jest łącznie taktyczno. Operacyjna. Taktyczno-operacyjna realizacja, jeszcze napiszmy w nawiasie, realizacja. W sferze realizacyjnej, ja tu trochę upraszczam Mazura, bo tam więcej tych elementów podaję. No to są po prostu tak, prowokacje wywiadowcze i policyjne. Pokazywałem wam tutaj
fragmenty z tych pamiętników pana prefekta Andrię. Nawiasem mówiąc, jak ktoś jest zainteresowany relacjami między wolnomularstwem a takimi działaniami taktycznymi, taktyczno-operacyjnymi, to wolnomularstwo w zasadzie na ten szczebel nie schodzi. Oni działają na płaszczyźnie ideologicznej i zajmują się dywersją ideologiczną, polegającą na rozmywaniu wartości. Tak pływi, pływi, pływi. To jest, można powiedzieć, tak, że tutaj sobie ktoś nadyma taki balon i chce lecieć, a oni tylko igiełką przekują i powietrze uchodzi. Na to taką radę i w zasadzie poza nielicznymi wyjątkowymi przypadkami, na przykład w czasie Wielkiej Rewolucji Francuskiej się takie zdarzały, to wolnomularstwo się nie zniża do poziomu taktyczno-operacyjnego, a nawet strategicznego. Oni się zajmują ideologią. I dlatego przestrzegam przed próbami rozwiązywania problemów taktyczno-operacyjnych, a nawet strategicznych w większości przypadków kluczem wolnomularskim. No, pan Andrię był wolnomularzem, to profesor Haas to ustalił, bo tam siedział w archiwach Wielkiego Wschodu, dopuszczono go jako poważnego historyka. No, a ponieważ był trockistą, więc wolnomularze do niego z całym szacunkiem się odnosili. No bo Trocki to już jest wyższy szczebel rozwojowy tego nurtu ekonomizmu, jak żeśmy to swego czasu mówili, no i dzięki temu miał dostęp, ale też tylko do archiwów Wielkiego Wschodu, do wielkich lóż. Dopaścili go, ale mówi, że tam nic ciekawego nie było, jakieś kwity holotelowe i tak dalej. A Wielka Loża Narodowa, całkowicie uzależniona zresztą od braci zza oceanu, to powiedziała, że tak dobrze ukryto archiwa w czasie okupacji, że teraz sami nie możemy ich znaleźć. To jest też ciekawe. No bo... Czyli ukrywają przed nim po prostu. Ja nie wiem. Ukrywali no. przed nim, bo już nie No w każdym razie mnie... Jasne. A czym się różni, nie dostał. Czym się różni właśnie Wielki Wschód od Wielkich Lóż generalnie? Tak. Wielkie Loże postulują działalność państwowo-twórczą. No na przykład przyjmują tylko, no wymagają kandydatów wiary w Boga osobowego. Co najmniej deistami muszą być. A Wielkie Wschody przyjmują, no są bardziej lewicowe, mówiąc standardowo. I oczywiście przyjmują ateistów, agnostyków i tak dalej. Więc z punktu widzenia państwowego, Wielkie Loże są bardziej państwowo-twórcze, a Wielkie Wschody są bardziej popierają te różne takie wywrotowe. Kraje, to na wiadomo, że... No Wielkie Wschody to głównie Francja i generalnie bardziej kraje katolickie, a Wielkie Loże bardziej kraje protestanckie, tak z grubsza oczywiście, bo to wszystko nie jest takie proste. Nie mówimy o was, co regularnej, bo są też nieregularne, że do regularnej masonerii na przykład się nie przyjmuje kobiet. No ale istnieją te loże, no tak jak to Kraszewski nazwał, to po prostu tam one się nazywają prawa człowieka, ale używa się obiegowo nazwy francuskiej, a ponieważ w tej chwili prawie nikt nie zna języka francuskiego, więc nie wie co to znaczy. Drieimel! Qui pro quo pompadour. A to po prostu znaczy prawa człowieka. Tam należał zresztą generał Tokarzewski. Już Drieimel, jak marszałek Piłsudski kazał występować już wolnomularskich, to on wystąpił z regularnej masonerii, a z tych praw człowieka nie wystąpił. No i podpadł tym. Proszę was. Zakaranie mógł awansować bliżej niż zastępca dowódcy. No w ogóle nie awansował już. W 30 latach już nie awansował. Chociaż w 20 latach był chyba najmłodszym, czy jednym z najmłodszych generałów. Po zamachu majowym był szefem Departamentu Personalnego w Ministerstwie Spraw Wojskowych.
to później już w ogóle nie awansował, był dowódcą, ostatni liniowy etat, jaki miał, to dowódca 25. Dywizji w Kaliszu. Mój ojciec przyszedł na stanowisko jego zastępcy, no już pod koniec życia marszałka. No i później Tokarzewski poszedł na dowódcę okręgu korpusu. To było stanowisko administracyjne, a system personalny, który wprowadził marszałek Piłsudski, był taki, że awansować było można tylko w służbie liniowej. Jak ktoś był biurokratą wojskowym, koniec z awansami. A dowódca okręgu korpusu to było typowe administracyjne stanowisko. Zresztą dlatego na przykład w drugim oddziale się bardzo wolno awansowało, bo jak był dobrym dwójkarzem, no to nie chcieli go do linii kierować, bo szkoda było. A awansować mógł tylko wtedy, jak poszedł na dłuższy staż liniowy. I, no, i nie awansowali. No, mój stryj rodzony, Stanisław Kosecki, brat mojego ojca, zaczynał służbę w drugim oddziale jako porucznik. No i później tylko na kapitana awansował po drodze i koniec. Cały czas był w drugim oddziale, na odcinku wschodnim oczywiście. No więc proszę was, tutaj jeśli chodzi o ten taktyczno-operacyjny poziom, to proszę zanotować. Prowokacje wywiadowcze i policyjne. Jak to robiono? No, tu coś warto znowu przeczytać ze źródła. Proszę was, o! Proszę sobie wziąć tutaj, o, nasz lektor. Tu, od 1882 aż mniej więcej do... do końca strony. Tutaj, do końca strony. Proszę przeczytać, to jest źródłowy materiał, ale podkreślam, że to nie były wymysły akurat rosyjskich policjantów, tylko to była implementacja wyższej techniki policyjnej francuskiej na grunt rosyjski. Proszę zobaczyć, jak to funkcjonowało. W 1882 roku przy Biurze Carskiej Tajnej Policji Politycznej oprócz agentury wywiadowczo-policyjnej utworzony został specjalny wydział, którego zadanie było kierowanie czynną dywersją skierowanym przeciwko środowisku rewolucyjnemu. Dywersja miała polegać na zniecaniu kłótni pomiędzy różnymi ugrupowaniami rewolucyjnymi, rozpowszechnianiu pogłosek obliczonych na psychologiczne obezwładnienie rewolucjonistów, rzucanie na najniebezpieczniejszych rewolucjonistów podejrzeń o współpracę z policją oraz oskarżanie o robotę prowokacyjno-policyjną różnych organów prasy rewolucyjnej. Robotę tę mieli prowadzić specjalni agenci, a ponadto, aby wzniecić podejrzenia o współpracę z policją, stosowano taktykę zapraszania do rozmowy z policją oraz krótkotrwałych aresztowań i zwolnień poszczególnych działaczy. Podpułkownik żandarmów Sudiejkin, który był głównym faktycznym kierownikiem carskiej tajnej policji politycznej na początku lat 80., jako podstawową metodę działania przyjął szerzenie demoralizacji w szeregach rewolucjonistów. Starał się rozpowszechniać wśród nich rozpustę, korupcję, wzajemną nieufność i zdradę. Dążył do przemieszania rewolucjonistów ze szpiegami policyjnymi, doprowadzenia do zatarcia między nimi granicy i w rezultacie wychowania typu szpiega rewolucjonisty, który jest narzędziem prowokacji. Ulubionym sposobem działania Sudiejkina było wzywanie na rozmowy osób podejrzanych o działalność rewolucyjną i prowadzenie z nimi długich dyskusji politycznych. Podczas nich prezentował się jako ludowiec, zwolennik reform, ale przeciwnik terroru stosowanego przez rewolucjonistów, którzy nie może dać dobrych rezultatów i tylko przynosi szkody. Na zakończenie rozmowy proponował współpracę z zwalczaniem terroryzmu. Wielu ludzi, zwłaszcza młodzież, przyjmowało oferty Sudiejkina i współpracowników. Na przykład w 1883 roku na Uniwersytecie w Petersburgu około 50 studentów było płatnymi agentami policji. Wielu z nich starało się oszukiwać policję, która zresztą zdawała sobie z tego sprawę. Sudiejkin nie martwił się tym jednak. Uważał, że najważniejszą rzeczą jest przyzwyczaić młodzież, która ciążyła do rewolucji, do brania pieniędzy od policji, utrzymywania z nią kontaktów. Jako doświadczony policjant wiedział też, że nawet z nieszczerych informacji, jeśli jest ich odpowiednio dużo, można nieraz odczytać prawdę. Agenci przecież nie znali się między sobą i nie mogli się zmawiać. Agent pozorny mógł się zresztą w pewnym momencie łatwo stać agentem rzeczywistym. Granica była bardzo śliska.
Nawet pozorni, nieszczerzy agenci mogli być używani, zresztą z reguły nie zdając sobie z tego sprawy, do inspiracji. Policjanci na pozór niechcący wygadywali się przed nimi z różnych rzeczy, wiedząc dobrze, że następny informator rozpowszechni daną wiadomość w swoim środowisku. O, dziękuję. Słuchajcie, tu macie wyłożoną technologię tworzenia dywersji policyjnej, bo wywiady tą samą technikę stosowały i w ten sposób powstały na przykład archiwa MSW PRL-owskiego i archiwa IPN-u właśnie w ten sposób powstały. Nawiasem mówiąc, proszę Was, jak już kiedyś wspominałem, pułkownik Piecuch, no to uważa wiele takich materiałów za fałszywki. Czy te fałszywki, no to tu jest problem, bo na ile to są fałszywki tworzone jeszcze w okresie PRL-u, na ile w okresie UOP-u, a na ile w okresie IPN-u. To jest problem otwarty. I wart zbadania. Na ten temat zresztą cała moja praca metodologiczna jest dostępna w internecie. Jak kogoś interesuje, to służę. To była praca, którą jako referat wygłosiłem na takiej konferencji przy okazji międzynarodowych targów broni w Kielcach. Była też konferencja naukowa dotycząca bezpieczeństwa europejskiego. No a ja właśnie wygłosiłem referat, w którym mówię o zagrożeniu bezpieczeństwa Polski, a więc i Europy, no przez różnego rodzaju fałszywki tworzone kiedyś i teraz. A jest to jedna z ulubionych metod właśnie prowokacji. Teraz proszę Was, co się dzieje dalej? Oczywiście, może proszę sobie zanotować, że te wszystkie działania dywersyjne przyczyniały się, no, nie podejmuje się oceniać w jakim stopniu, ale na pewno się przyczyniały do antagonizowania ruchów narodowych i klasowych. I to jest znane. Nie trzeba się nad tym rozwodzić. A teraz przychodzi dwudziestolecie międzywojenne. Proszę Was, początek. Polska odzyskuje niepodległość. Jest bardzo ciekawy list Romana Dmowskiego do Zygmunta Wasileskiego, jednego z najbliższych współpracowników Dmowskiego, opublikowany w... Piłsudskiego. No Ojca Wandy Wasileskiego. Nie, nie, to jest nie do... tego. Nie, 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 to był Leon Wasilewski. A Zygmunt Wasilewski był działaczem narodowym. Nie wiem, czy byli spokrewnieni. Nie ma analogii, ale w każdym razie do Zygmunta Wasileskiego. Tego od książki o życiu i katastrofach cywilizacji narodowej. Autor tej książki. To jest taka książka prekoneczniańska. Znaczy, Konecznego się różni tym, że nie ma charakteru naukowego, ale już pewne zjawiska punktuje. No i proszę Was, Dmowski pisze, dlaczego myśmy nie powinni sięgać po władzę, to znaczy obóz narodowy. Proszę wziąć pod uwagę, że u zarania niepodległości narodowcy właściwie mieli władzę we wszystkich trzech zaborach. Tutaj w zaborze, no ściśle mówiąc, w dawnym zaborze rosyjskim, a teraz pod okupacją niemiecko-austro-węgierską, powstał rząd Świeżyńskiego, kontrolowany przez narodowców. Od spraw wojskowych tam był generał Rozwadowski. Dalej proszę Was, komisja likwidacyjna w Krakowie
zaborze austriackim. Również była kontrolowana przez narodowców, no a w zaborze pruskim to już narodowcy niepodzielnie panowali. Korfanty na przykład był członkiem, tajnym członkiem Ligi Narodowej. Podobnie zresztą jak tutaj w innym zaborze Witos też był członkiem Ligi Narodowej. Ten organ w Poznaniu to się chyba nazywał Narodowa Rada Ludowa czy jakoś tak? Tak, tak. Albo Naczelna Rada Ludowa. Proszę was, po prostu narodowcy właściwie już mieli władzę w ręku. I Dmowski pisze do Zygmunta Wasilewskiego, dlaczego lepiej dla Polski będzie, jeśli nie my będziemy mieli władzę. No dla dzisiejszych polityków to jest w ogóle sprawa przerastająca ich kwalifikacje umysłowo-polityczne. Jak można mieć władzę i dobrowolnie się zrzekać w imię dobra Polski, bo tacy byli ówcześni politycy. I on tłumaczy. Po pierwsze, że w skali międzynarodowej, to Dmowski uzasadnia, łatwiej będzie walczyć o sprawy polskie, jeżeli nie my będziemy w władzy. Po drugie, mówi, jeżeli my będziemy w władzy, to wszystkie mniejszości narodowe będą przeciwko Polsce. A to by było samobójstwo. Czyli Dmowski sobie zdawał sprawę z tego, o czym ja tu dzisiaj mówiłem i nawet dyktowałem i pisałem, że ideologia narodowa konsekwentnie stosowana w życiu wewnętrznym będzie rozwalać państwo. I dlatego zrobił miejsce, nie przeciwstawiał się, nie walczył z Piłsudskim. Walczył o sprawy polskie w Wersalu. Moskwy, a tutaj Piłsudski przejął władzę. No i teraz co dalej się dzieje? Ale jeszcze, przepraszam, takie drobne mniejszości narodowe, jak na przykład Ormianie polscy, z tych orientalnych grup, to oni raczej byli za no, narodowca. oni byli bardzo ściśle związani z obozem narodowym. No na przykład, proszę was, mój pierwszy nauczyciel i naukowy i polityczny, świętej pamięci profesor Jan Bogdanowicz, to właśnie szlachta polska pochodzenia ormiańskiego. I u niego leżała taka książka niejakiego Korwina, ale nie Minkiego bynajmniej. Szlachta polska pochodzenia ormiańskiego. I druga książka była taka analogiczna, szlachta polska pochodzenia żydowskiego. No i tam w tej szlachcie pochodzenia ormiańskiego byli Bogdanowicze właśnie. A rodzina Bogdanowiczów oczywiście już od czasów przed pierwszą wojną światową była związana z obozem narodowym. Więc może, no ale to w sensie ilościowym było, no tak, to było niewiele. A ta ważnika, to była dosyć elitarna zresztą grupa Ormian. Mieli swoją archidiecezję ormiańską. Tak, obrządek arcybiskup Teodorowicz był senatorem z ramienia obozu narodowego. Z której Tatarzy i Karaimi trzymali stronę Piłsudskiego. Trzymali stronę Piłsudskiego, tak. No i proszę was, tak samo w 26 roku, jak był zamach majowy, Dmowski się w to nie mieszał w ogóle. No ale zostawmy na chwilę sprawy polskie. Zauważmy, kto doszedł do władzy w okresie dwudziestolecia międzywojennego w skali europejskiej. Pierwsze ugrupowanie wywodzące się z ruchu socjalistycznego, które doszło do władzy, to byli włoscy faszyści. Może proszę to zanotować. Jeszcze było takie zjawisko właśnie, że poukładały te monarchie i te nowe państwa, to powstały po... Stały się republikami. Republiki, nie wszystkie. Tak, zniesiono oficjalne tytuły szlacheckie i arystokratyczne, bo przecież pamiętajmy, że w monarchiach były urzędy heroldii, były przywileje związane z przynależnością do stanu szlacheckiego czy z tytułami arystokratycznymi. Oj, zapomniałem, jak mi przypomnicie, to przyniosę następnym razem, proszę e-mail mi wysłać,
jakie były taksy kancelarii w Wiedniu za wpis tam odpowiedni, no, hrabiowski, książęcy, baronowski. Proszę mi to e-maila wysłać, tam za dwa tygodnie przyniosę i wam przeczytam, jak te taksy no, szły w dół. Coraz taniej. To nie były jakieś łapówki za lewe tytuły, to jest inna sprawa. Trzy tygodnie temu, trzy spotkania temu dokąd czytał. Czytałem, to znacie. To znacie. Jak to już w 18 roku przede upadku monarchii, jak już tanio to kosztowało. To była taka opłata skarbowa, powiedzmy. Ale jeszcze w 18 wieku to były duże sumy. I teraz proszę was, w tych państwach po wojnie, zagrożonych rewolucją, proszę zanotować. Pierwsi działacze socjalistyczni. Którzy zdobyli pełnię władzy. W nawiasie, nie licząc bolszewików. Bolszewików nie biorę pod uwagę, bo to już była inna jakość. Bolszewicy już byli działacze komunistyczni. Lenin zresztą stwierdził, proszę was, że druga międzynarodówka zbankrutowała, bo w 14 roku deputowani z partii socjalistycznych głosowali za budżetem wojennym socjaldemokracji, Niemcy za niemieckim, Francuzcy za francuskim i Lenin praktycznie uznał, że to było kompletne bankructwo socjaldemokracji. Stalin później to nazywał socjalzdrajcy. Socjaldemokraci to inaczej socjalzdrajcy. Ja muszę powiedzieć, jak tak obserwuję to, co tam teraz oni robią w Europie, to mi się to określenie Lenina przypomina. Chodzi o ideologiczną oczywiście stronę. Ale tu bankructwo było w płaszczyźnie strategicznej. No i proszę was, poza bolszewikami, jedyni socjaliści, którzy zdobyli pełnię władzy, to byli faszyści. To byli faszyści włoscy. Ich partia nazywała się Partito Nazionale Fascista, czyli Narodowa Partia Faszystowska. Zgadza się jedno, że Mussolini był wcześniej socjalistą. No nie tylko on. Ruch faszystowski tworzyli działacze socjalistyczni. Jak najbardziej. Czyli partia? No Narodowa Partia Faszystowska, no tak można nazwać. To nie funkcjonowało jako negatywny stereotyp, tak jak teraz. Ci z Kijowa wyzywają Putina od faszystów, a Putin wskazuje, że właśnie w Kijowie do władzy doszli faszyści. Tutaj faszyści funkcjonują jako bardzo negatywny stereotyp. Neobanderowcy. No nie wiem, czy neo, już nie wnikam w te subtelności. W każdym razie teraz to funkcjonuje jako negatywny stereotyp, wulgo wyzwisko. Wtedy to tak wcale nie funkcjonowało. To nawet było bardzo modne, przecież niektóre ONR były zafascynowane. Oczywiście, więc fascio. Wywodziło się to ze związków kombatanckich. Fascio di combattimento, czyli takie związki kombatantów. No bo... symbolem były fasces, czyli rózgi liktorskie wzorowane tak. Na rózgach starożytnego tak Rzymu. Tak jest. Stąd ta nazwa. Tak. Nawiązywali do tradycji starożytnego Rzymu. A przede wszystkim chodziło po pierwszej wojnie światowej o to, że Włochy wygrały wojnę, ale zyskały mało terytoriów. I takie byle jakie tak, terytoria. W kraju była ogromna bieda. A rząd pozostawił. Zwłaszcza kombatanci tak. Byli bezrobotni. Szczególnie niewidomi, inwalidzi, masa była takich ludzi bez pracy, bez niczego na żebry. No i ci zdrowsi koledzy się. Skąd my to znamy? Byli tym bardzo poważnie zszokowani, że coś należy zrobić, żeby tym inwalidom pomóc. A to wszystko koledzy tak z wojska. Tak jest. I tam powstały te związki kombatanckie. Zresztą Mussolini też sam był ciężko ranny w brzuch podczas pierwszej wojny. Fascio di combattimento. Tak, nie był dekownikiem, walczył
na pierwszej linii frontu. No i teraz działacze socjalistyczni, którzy znali się na robocie politycznej, zaczęli to organizować. Zorganizowali marsz na Rzym słynny i przejęli władzę. Król mianował Mussoliniego premierem. Bo to była monarchia konstytucyjna. I teraz bardzo ciekawa sprawa. Socjaliści, faszyści, czy byli socjaliści, a teraz faszyści, nie bardzo mieli ideologię. Bo z socjalizmem już przynajmniej częściowo zrywali, zwłaszcza, że ten socjalizm się skompromitował w czasie II wojny, a później ta rewolucja bolszewicka też dla Europy Zachodniej nie była specjalnie atrakcyjnym przykładem. I w tym momencie ideologię im podsunęli włoscy nacjonaliści. Proszę zanotować. I to napiszemy sobie tak. Początkowo, po zdobyciu władzy, bojówki i w ogóle partia faszystowska miały charakter antyklerykalny. Na przykład bojówki faszystowskie biły księży na ulicach, w ogóle osoby duchowne. Także ci, co teraz urządzają nagonki na duchowieństwo, mogliby nawiązywać do tamtych tradycji. A ja tu mówię tylko w sensie informacyjnym, nie w sensie jakichś stereotypów pozytywnych czy negatywnych. No, dlatego ten fraz Sati był z początku negatywnie nastawiony do faszyzmu. Ten... Oczywiście, bardziej. No ale w katolickim państwie, które w dodatku było, w którym była centrala kościoła, no to daleko na tym nie można było ujechać. Przekonują się dzisiejsi palikotowcy, że tak, no, jakiś tam sukces odnieśli, taktyczno-operacyjny, ale już strategiczny już są kłopoty. I wtedy ideologię, proszę zanotować, ideologię faszystom zaoferowali nacjonaliści włoscy, którzy działali zupełnie niezależnie, ale nie mieli uprzedzeń. Patrzcie, według tych dzisiejszych standardów to by powiedzieli, pójdźmy z takimi socjalami, jakimiś tam będziemy współpracować, co to paskustwo, czy księży biją, w ogóle osoby duchowne tłuką. Jak można z takimi współpracować? A nacjonaliści włoscy, którzy byli bardzo prawicowi, w sensie ścisłym, znieśli się ponad to w imię dobra narodu, podsunęli faszystom ideologię narodową. Bo pomyśleli, że trzeba coś zrobić, żeby tamci przestali być antyklerykalni. No bo co to jest, że tam... A pośrednio antywłoscy. Tak, 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 że wiją księży na ulicach, że trzeba z tym skończyć. I to... wymyślili taką formę. Podsunęli i faszyści to kupili, proszę bardzo. Tak, jak najbardziej. Dowodem tego były traktaty laterańskie. Proszę pamiętać, że od 1871 roku państwo włoskie, no, pod wpływem ideologii liberalno-masońskiej było bardzo antyklerykalne, nazwijmy to już tak ogólnie. Papież był więźniem Watykanu. Że faszyści tylko tu jeszcze zrobili jeden krok dalej. Antyklerykalizmie przeszli od strony informacyjnego antyklerykalizmu do energetycznego, czyli hamryło, palmryło. Prawda, jak to się mówi. No a tutaj faszyści pod wpływem nacjonalistów, to zresztą głównym działaczem
był Enrico Corradini. Był ideologiem. Zawierał traktaty laterańskie, czyli konkordat między państwem włoskim a stolicą apostolską. Czyli nie tylko konkordat, w ogóle programowanie tego państwa watykańskiego. Tak jest. Mussolini chciał dać więcej dzielnic Rzymu. Tak. Papież się nie zgodził. Papież nie chciał, bo nie chciał odtwarzać tego świeckiego państwa w większych rozmiarach. Uważał, że to dla kościoła lepiej. Czy tylko Watykan wystarczy. A Mussolini był pojemniejszy i chciał jeszcze więcej. No i Mussolini uznał religię katolicką jako religię właściwie państwową. Chociaż sam był kompletnym ateistą i nawet rozwodnikiem i w ogóle. Znaczy, ja już nie wnikam w jego osobiste sprawy, bo jego osobiste życie było delikatnie, było bardzo źle uporządkowane, że tak powiem. Ale to już mniejsza z tym. W każdym razie chodzi o to, że nacjonalizm stał się elementem ideologii faszystowskiej. A że ta ideologia faszystowska była taka płynna, to najlepszy dowód, że później jak się Mussolini zafascynował nazizmem niemieckim, no to zaczął wprowadzać elementy nazistowskie, już całkowicie sprzeczne z zasadami nawet nacjonalizmu włoskiego. A w tym implementował do warunków włoskich rzecz, która tam już zupełnie była nie a propos, mianowicie ustawy norymberskie. Były zresztą tragedie, bo prominentów faszystowskich podpadało pod ustawy norymberskie i tam się zaczął robić bałagan. Ale skąd to się wzięło? No ja jednak tutaj zwrócę uwagę na Verfluchte Engländer, jak to Niemcy mówili. To znaczy, Mussoliniego i faszystów zgubił imperializm. Mianowicie Mussolini zapragnął tworzyć imperium. Chciał tworzyć imperium rzymskie. Chciał, żeby Włosi nie grali na gitarach, tylko strzelali z karabinu. No i poszli na podbój Abysynii. Wtedy wszystkie kraje zwróciły się przeciwko Mussoliniemu, a Hitler wyciągnął pomocną dłoń. I wtedy nastąpiła zmiana, bo jeszcze na przełomie 1935-1936, kiedy Hitler chciał po raz pierwszy dokonać Anschlussu Austrii, to Mussolini się temu przeciwstawił i faszystowskie dywizje włoskie stanęły na przełęczą Brenner. I byłaby wojna. To dopiero byłby kłopot dla tych dzisiejszych. Byłaby wojna faszystowsko-faszystowska. No to dla nich nazizm to jest faszyzm i ten prawdziwy faszyzm włoski też faszyzm. Tylko Anglicy to jakoś tam zatuszowali, a później Mussoliniego zgubił imperializm. I od tego się już zaczął marsz w kierunku całkowitej degrengolady. Czyli imperializm zgubił. A z tą Etiopią Włosi się chcieli odegrać za klęskę pod Adułą z 1896 roku. Z Menelikiem II, więc jakich Etiopczycy pobili, nie pozwolili. Dykus Menelik, tak? Drugi. Tak. W 1896 roku. Ja pamiętam jeszcze jako dziecko. Natomiast tutaj, się mówiło. No to mieli tak, mieli lotnictwo, mieli kolonialne wojska somalijskie, mieli też większą część Somalii, tą południowo-wschodnią Somalię. Tak, była kolonią. Erytrę, czyli wybrzeże, znaczy to teraz jest odrębne państwo nad Morzem Czerwonym, to była włoska kolonia. A Etiopczycy mieli tylko gwardię cesarską nowocześnie uzbrojoną, nie mieli w ogóle lotnictwa, a reszta wojsk to było takie pospolite ruszenie. Z jednostrzałowymi drużynami i tak dalej. Tak. Ale i tak pół roku walczyli dzielnie. Także to łatwo nie poszło. No, w każdym razie od tego momentu się zaczęła przyjaźń między faszystowskimi Włochami i nazistowskimi. No jeszcze teraz... jeszcze ta wojna pokryła inną agresję, bo w 1937 roku Japonia z Mandżukuo napadła na Chiny kontynentalne.
I to się w Etiopii kończyło, już Włosi podbijali kraj, a tam była następna wojna. I to też zbliżyło Japonię do Niemiec i Włoch. Ta oś, i ta oś, jak to się mówiło, że oś Berlin się złamała, bo poszła do Tokio. Rzym, Berlin, Tokio, to jest tak, jakby złamała się i poszła na wschód. Tak, tak się śmiano wtedy. Więc proszę was, jak od tej strony wygląda sprawa nazizmu? Jeszcze trochę czasu mamy. Proszę zanotować. W warunkach niemieckich hasła ruchu hitlerowskiego, czyli narodowo-socjalistycznego, bo nazizm to jest nic innego jak narodowy socjalizm, miały nośność narodową i społeczną. Hasła hitlerowskie, tak? Tak. No zresztą sama nazwa partii już jest konglomeratem. Narodowo-socjalistyczna niemiecka partia rolnicza. Więc tak, narodowa dla nacjonalistów, socjalistyczna dla socjalistów, niemiecka dla tradycyjnych patriotów niemieckich, no i partia robotnicza dla lewicy. Na to łapali klientelę socjalistyczną i klientelę nacjonalistyczną. I tutaj w tym kontekście trzeba rozważyć, jaki charakter w niemieckich warunkach miały hasła antyżydowskie. Otóż, no może to warto zanotować. Populacja Żydów niemieckich stanowiła istotną część elity narodu niemieckiego. Stanowiła istotną część elity narodu niemieckiego. Żydzi niemieccy byli niemieckimi patriotami w swej masie, a często nawet nacjonalistami niemieckimi. Widzę słynne przemówienie z lat 20. przemówienie Einsteina jako no właściwie już narodowca niemieckiego ewidentnie. Dla niego to była straszna osobista tragedia, że nagle władze jego kraju wykluczają go. Uznają go za Żyda, czyli w rozumieniu ustaw Norymberskich nie Niemca, i wykluczają go. Ale to od tutaj był typowym przypadkiem, bo to nie tylko jego dotyczyło. Populacja Żydów niemieckich stanowiła około 1% populacji. No to tak było 500-600 tysięcy w 60-kilkomilionowej populacji. Natomiast wśród elity niemieckiej to było 10%. Czyli tyle co w Polsce procentowo. A później pokażę w Polsce. To porównanie będzie bardzo, bardzo istotne. Wśród elity to było 10%. No na przykład, skąd ja biorę to 10%? Jak później wprowadzono ustawy norymberskie, to 10% katedr na uczelniach się zwolniło. I to powodowało, że pozostała część niemieckiej elity była zachwycona, bo tak. Wyrzucono szefa katedry, to jeden awans jakiegoś tam docenta na profesora, no to adiunkt mógł zostać docentem, a teraz asystent adiunktem. Zwolniło się stanowisko asystenta, no to ktoś tam po studiach mógł zostać asystentem. Czyli dzięki temu
Zwolniło się nie tylko 10% stanowisk, ale tych awansów było kilkakrotnie więcej. To już szło 40-50% populacji. I stąd to było popularne. No teraz biznesmeni. Biznesmeni niemieccy byli zachwyceni. Konkurencję tanim kosztem usunięto. To samo wolne zawody. I proszę zanotować, że w tych warunkach w Niemczech hasła antyżydowskie były bardziej nośne socjalnie niż narodowo. To jest bardzo ciekawa rzecz. Jak to w Niemczech było, no powiedzmy nawet dla machiny wojennej niemieckiej szkodliwe, to najlepszy dowód, że w czasie wojny około 20 tysięcy oficerów Wehrmachtu było, no ustaw norymberskich miał być uznanych za Żydów, a wtedy nie mogli służyć w wojsku, więc załatwiano im status taki, że Führer uznawał ich za nie Żydów, a najwyższym prawem była oczywiście wola Führera, typowo po turajsku. No więc te 20 tysięcy Żydów, oficerów niemieckich walczyło dzielnie za Führera i Vaterland, mimo ustaw norymberskich. Więc patrzcie, jak to w sensie narodowym było bez sensu. A społecznie było nośne, bo były awansy, było utrącenie konkurencji i tak dalej. No a teraz jak to wyglądało w Polsce? Jeszcze mamy chwilę czasu. W Polsce populacja naszych Żydów miała zupełnie inny charakter społeczny. Można powiedzieć, że funkcjonował tu rozkład normalny, czyli krzywa Gaussa. A to wygląda tak, jeżeli tutaj będą, no, na przykład w dochodach, w złotówkach, albo nie, tu niech będzie liczebność. A tu będą dochody B złotówki. A tu od zera do ileś tam. To rozkład był, proszę Państwa, taki. Rozkład normalny. To znaczy, była biedota, dość liczna biedota żydowska. Było drobnomieszczaństwo i robotnicy. Była klasa średnia i byli bogaci Żydzi i nawet bardzo bogaci, ale odpowiednio mniej liczni. I proszę Was, w tych warunkach, proszę zanotować, w tych warunkach hasła antyżydowskie w Polsce nie były nośne pod względem socjalnym. Teraz tego nikt nie analizuje w ogóle w ten sposób. A to jest klucz do zrozumienia sytuacji przedwojennej. Dlatego też hasła antyżydowskie nie miały nośności socjalnej. To była biedota żydowska, byli robotnicy żydowscy, dość liczni.
No i teraz w tych warunkach, siły polityczne głoszące hasła antyżydowskie, czy szerzej antymniejszościowe, no w Niemczech poza tym 1% Żydów to innych mniejszości nie było praktycznie. Polacy, Duńczycy, no, ale Gryzowie. To pomijalne statystycznie liczby. No i teraz, proszę was, w Polsce te ugrupowania głoszące hasła antyżydowskie nie miały szans zdobycia władzy. No i nie zdobyły. Jak wynika z tego listu Dmowskiego do Zygmunta Wasilewskiego, on to rozumiał. No, dam wam przykład. Jeżeli w Niemczech agitator hitlerowski agitował przeciwko żydowskim kapitalistom, żydowskim burżujom, to przemawiało do robotnika niemieckiego. Jeszcze mówił, że słuchajcie, tylko my narodowi socjaliści bronimy niemieckiego robotnika przed wyzyskiem żydowskiego kapitalisty. Natomiast w Polsce nic z tych rzeczy. Dlatego, że robotnik żydowski był przez kapitalistę i żydowskiego i nieżydowskiego tak samo wyzyskiwany jak robotnik nieżydowski. I oni wspólnie walczyli i to zarówno w ramach PPS-u, no KPP to była marginalna organizacja, ale to pomija. Rozreklamowana oczywiście po wojnie, ale to był margines. Jeszcze był bunt, żydowska partia. Była, tak, była odpowiednik PPS-u, ale działający tylko w środowisku żydowskim, to był bunt. No poza tym, słuchajcie, wśród sionistów też były Palej, Syjon, Lewica. Robotnicy Syjonu, Lewica, Palej, Syjon, Prawica też była, czyli takie, jakby to powiedzieć, prawicowe odchylenie żydowskim ruchu robotniczym i oni wszyscy walczyli przeciwko kapitalistom bez różnicy wyznania czy narodowości. Dalej, biedota, taka zupełna biedota, była i polska i żydowska i bardzo ciekawy artykuł mogę tutaj przytoczyć, który na mnie zrobił duże wrażenie jeszcze jako młody człowiek tam w czasie studiów na Tajnym Uniwersytecie Zakopiańskim, czy takie pismo Merkuriusz Polski Ordynaryjny, to było pismo, które było zasilane informacyjnie chyba przez Dwójkę, bo pierwszorzędne materiały mieli. I nam dziennikarze opisali taką rzecz. Zainteresowało ich, dlaczego żydowski biznesmen, który sprzedawał koperty, to nie była epoka internetu i wtedy kopert dużo zużywano do korespondencji. Bardzo dużo taniej sprzedaje niż nieżydowska konkurencja. I dziennikarze się zainteresowali i co się okazało? Że po prostu ten biznesmen żydowski wyzyskiwał żydowskie dzieci. Właśnie żydowskie dzieci z biednych rodzin żydowskich, które nie miały z czego żyć. W Niemczech takich prawie nie było. No mówię prawie, bo może gdzieś jakieś nietypowe przypadki mogły być, więc już używam słowa prawie, ale w Polsce to było zjawisko istotne statystycznie. I co się okazuje? Te biedne żydowskie dzieci były tak wyzyskiwane, że przychodziły do pracy, jak jeszcze było ciemno, siedziały cały czas w piwnicy jeszcze, żeby było ciekawiej i wychodziły z pracy, jak już było ciemno i ślepły powoli.
Płacono im głodowe pensje. Proszę was. I to robił żydowski kapitalista. Tu żadnych sentymentów nie było. No podobnie jak analogiczni kapitaliści nieżydowscy też wyzyskiwali i takich robotników. I stąd te hasła antyżydowskie nie miały nośności socjalnej. One miały nośność na pewnych wydziałach uczelni, tam gdzie była, to się mówi, nadreprezentacja ludności żydowskiej, bo tam miały swoją nośność. No. Wśród studentów. No, wśród studentów, ale pewnych kierunków zwłaszcza. No, można powiedzieć, głównie chodziło o medycynę i prawo. To były zresztą najliczniejsze kierunki na uczelniach. No i proszę was, no, wśród polityków pewnych, ale słuchajcie, tutaj no, powiem hipotezę, bo dziś nie będę dawał wielu dowodów na to, ale moja hipoteza jest taka, że w latach 30. w Polsce te antyżydowskie nastroje były wspomagane potężnie z Niemiec. Już wtedy hitlerowskich. I tu był zamysł pewien strategiczny. Otóż Niemcy hitlerowskie dążyły do tego, żeby Polska przystąpiła do paktu antykominternowskiego i wspólnie poszła z Niemcami i z Japonią przeciwko Rosji sowieckiej. I tutaj główną przeszkodą do tego w społeczeństwie był obóz narodowy, który wychowany przez Dmowskiego no, w tym duchu, że głównym zagrożeniem dla Polski są jednak Niemcy, a nie Rosja. Dmowski napisał całą książkę Świat powojenny Polska, który tę sprawę udowadnia już na przełomie lat 20. i 30. Więc chodziło o to, żeby jakoś tych narodowców przeprogramować w kierunku proniemieckim. No i moi drodzy, ja mam udokumentowane, już nie będę tu dzisiaj wam przedstawiał, jak ta propaganda w obozie narodowym szła. Po prostu tłumaczono, że w tej chwili w Sojuzie rządzi Żydokomuna, głównym wrogiem Polski są Żydzi i wobec tego już Niemcy hitlerowskie, które zerwały z tradycjami pruskimi i zwróciły się przeciwko Żydom, już nie są takim zagrożeniem jak były. Ja mam to udokumentowane i to są nazwiska prominentne, a nie. Obecnie to by wyglądało na propagandę przeciwko tym ludziom, więc nie będę podawał nazwisk, ale mam te sprawy dobrze prześledzone na publikacjach z epoki. No i proszę was, w tym kierunku programowano narodowców. No ale jak to się miało do rzeczywistości? To się miało do rzeczywistości, jakby to powiedzieć, coraz mniej. Dlatego, że właśnie od drugiej co najmniej połowy lat 20., a później w latach 30., właśnie w Związku Radzieckim Stalin tępił starą kadrę bolszewicką, wśród której bardzo dużą część stanowili starzy towarzysze pochodzenia żydowskiego, alias tak zwana Żydokomuna. I on tych ludzi stopniowo tępił. Znaczy, to nie było, to nie było motywowane żadnymi antyżydowskimi nastrojami, tylko to było wywołane po prostu przeprogramowywaniem Sojuzu charakteru internacjonalnego komunizmu na pomalowany na czerwono nowy imperializm rosyjski. Ale do Polski po wojnie dużo tej Żydokomuny właśnie Żydów przyjechało. Ano przyjechało i była cała walka między tak zwanymi eszelonowcami, tak oni nazywali partii, czyli ci, co przyjechali
Szerona za frontem i miejscowymi, których przedstawicielem był Łuka, Moczar, Korczyński i inni. I ta walka się toczyła cały czas, można powiedzieć. A kto najbardziej obiektywnie, nie mówię tu o intencjach, kto najbardziej obiektywnie wspomagał tych eszelonowców, alias byłych HPP-owców, alias Żydokomunę? Żołnierze wyklęci. Bo oni, prowadząc walkę zbrojną, uzasadniali, że ci, co kontrolują aparat bezpieczeństwa, muszą mieć główną władzę. A to byli, no Bierut wszystko kontrolował oczywiście. I Bierut po prostu był pomazańcem Moskwy. Ale kto kontroluje wszystko, to nie kontroluje praktycznie nic. To jest znana organizatoryczna prawidłowość. Natomiast poza Bierutem, w tym komitecie biura politycznego i sekretariatu KC do kontroli nad aparatem bezpieczeństwa był towarzysz Jakub Berman i towarzysz Hilary Mintz. Czyli można powiedzieć, że tutaj bohaterscy żołnierze wyklęci, nie zdając sobie z tego absolutnie sprawy i mając bardzo szlachetne intencje, bardzo pomagali obiektywnie właśnie towarzyszowi Bermanowi i jego czeladce w dominowaniu tych krajowców z Gomułką na czele. No w końcu aresztowano Gomułkę. Przepraszam, ale to zjawisko obecności Żydów we władzach partii komunistycznych w krajach satelickich ZSRR to nie miało miejsca tylko w Polsce. Na Węgrzech w dużo większym stopniu. Tak, tylko proszę pana, to jest osobna sprawa. A w Rumunii w okresie stalinowskim także. Moskwa prowadziła taką politykę, ponieważ w Polsce wiedziała, że to Stalin powiedział, robić socjalizm w Polsce to tak jak posiadać krowę, prawda? I chcieć na niej jeździć. To wobec tego opierał się na tych towarzyszach, chociaż jeszcze w 30 latach rozwalał i co ocaleli, to był drugi, trzeci garnitur, powiedzmy sobie szczerze. Pierwszy garnitur został rozwalony w czasie czystek w 30 latach, a ten drugi garnitur bardzo często przed wojną współpracujący z naszą służbą śledczą Policji Państwowej, ja przestrzegam przed pochopnym potępianiem tych ludzi. Bo jak pogrzebać, to tam się może okazać, że oni mieli polsko-policyjną agenturalną afiliację. To jest Józef Światło, alias Izaak Fleischman na przykład. Z tym, że ten cały czas był lojalny wobec rządu Polski niepodległej na emigrację. Jest bardzo ciekawa książka na ten temat. A takich było więcej również wśród tych Żydokomuny. No i dlatego Stalin, który zaczął się w tym orientować, Stalin i jego organy, przystąpił do rozprawy już nie tylko z Żydokomuną, z Żydami. Przecież przygotowywał wielką czystkę antyżydowską. W 1952 roku słynna była sprawa, ja pamiętam, wtedy byłem studentem w gazetach, w Trybunie Ludu, sprawa żydowskich lekarzy trucicieli, którzy z ramienia tam obcych wywiadów truli dygnitarzy radzieckich. Się Beria przeraził, bo ten, który też był Żydem węgierskim, gruzińskim, że potem... A propos Beri, on przede wszystkim był agentem angielskim. Co mu zarzucono i pod tym zarzutem go w końcu skazano i stracono. A propos, czy był Żydem, to ja pamiętam, proszę pana, była dyskusja panelowa o masonerii, profesor Haas i ja na Politechnice, że ktoś właśnie powiedział, że Beria był Żydem, a profesor Haas mówi, a skąd pan wie, a był pan z nim w klozecie? No i skończyła się dyskusję. Ja przestrzegam przed etykietowaniem. Natomiast, że był agentem angielskim, no to ta sprawa została sądownie stwierdzona i później Chruszczow w słynnym referacie na 20. zjeździe tę sprawę ujawnił.
Mam zresztą tekst tego. Więc proszę Państwa, tak to wyglądało. I widzicie te sprawy żydowskiej, te sprawy agitacji antyżydowskiej, zwłaszcza w okresie lat 30. To jest sprawa niezwykle skomplikowana, dlatego że to miało być przygotowanie psychologiczne do sojuszu z Niemcami hitlerowskimi przeciwko Sojuzowi. W momencie, kiedy Stalin już stopniowo eliminował. Nie od razu i nie całkiem, nie według kryteriów, że tak powiem, rasowych. Stalin nie był rasistą. Tylko według kryteriów, to powiedziałbym, kontrwywiadowczych, tak jak masowe mordy, czyli ludobójstwo antypolskie w czasach Jeżowa, 1937 rok, było motywowane kontrwywiadowczo, a nie nacjonalistyczno, jakoś tam masowo. Widzicie, te sprawy są ważne i dlatego to obszernie mówiłem, dlatego że na zakończenie można powiedzieć tyle. I tu podyktuję jeszcze. Każdy wyprzedził Stalina chyba. No, zmarł. No, to w miarę pierwszy. Ze Stalinem to wystarczy, żeby nie ratowali go i on sam sobie. Ile mu dostał? Można, ale niekoniecznie trzeba. W każdym razie, proszę Was, proszę zanotować. W skali międzynarodowej funkcje prowokatorów kompromitujących ruchy narodowe odegrał ruch hitlerowski. No właśnie przez te dwa elementy, o których mówiłem. A zwłaszcza imperializm. Szowinizm i imperializm. A analogiczne funkcje w stosunku do ruchów socjalnych, analogiczne prowokacyjne funkcje w stosunku do ruchów socjalnych spełnił stalinizm. Czyli można powiedzieć, że Hitler był prowokatorem w stosunku do ruchów narodowych, a Stalin był prowokatorem w stosunku do ruchów klasowych. A jaki był stosunek Dmowskiego samego do, proszę Was, do hitleryzmu? Bo znowu androny wypisują, że Dmowski był zafascynowany hitleryzmem. To są androny, które piszą, powtarzają ludzie, którzy nie znają źródeł. No, może być i tak. I tutaj Wam dam. 10 tom pism Dmowskiego, wydanie z 1939 roku. Strona 256-270. I to jest artykuł pod tytułem Militaryzacja polityki. Wydrukowany w Gazecie Warszawskiej w sierpniu 1934 roku. Więc już po dojściu Hitlera do władzy i w okresie, kiedy Polska z III Rzeszą zawarła pakt o nieagresji. To jest militaryzacja polityki. Militaryzacja polityki w Gazecie Warszawskiej w sierpniu 1934. No przeczytam, to już sama przeczytam. Zmilitaryzowani politycy, jak pisze Dmowski, oczekują od wodza, żeby im rozkazywał nie tylko, co mają robić w walce i pracy politycznej, ale i co mają myśleć. Żeby ich uwolnił od obowiązku myślenia na własny rachunek i na własną odpowiedzialność. Dalej cytuję. Niestety, militaryzacja obozów narodowych, która dała im zwycięstwo we Włoszech i w Niemczech, zabiła w tych obozach twórczość prawno-polityczną.
Umiały one zwyciężać i zdobyć władzę, ale nie umieją nowych pojęć prawnych, na których się oparły w walce, wyrazić w prawie pisanym. Co gorsza, ma się wrażenie, że zanika w nich poczucie potrzeby prawa. Przynajmniej tak sądzić należy z oświadczeń i wynurzeń, któreśmy usłyszeli w Niemczech po najświeższym akcie walki wewnętrznej po załatwieniu się przez Hitlera z ludźmi, którzy przygotowywali bunt w jego szeregach. Usłyszeliśmy, że prawem jest to, co postanowi Hitler. Więc na to, pisze Dmowski, niezliczony szereg pokoleń od najbardziej zamierzchłych czasów wytwarzał sobie z wielkim wysiłkiem prawa wiążące ludzi w jedną całość społeczną i umożliwiające im wspólne życie. Na to kosztem tych wysiłków wyrosło niegdyś stare prawo niemieckie. Na to istniał Rzym i jego potężna cywilizacja prawna, która z Niemców zrobiła wielki naród. Na to szła przez kilkadziesiąt pokoleń olbrzymia praca narodu niemieckiego w dziedzinie prawa i postępu prawnego w społeczeństwie, ażeby dziś powiedziano Niemcom, iż prawem jest to, co powie Hitler. Koniec cytatu. No i tutaj Dmowski wręcz mówi, że musielibyśmy być wrogami cywilizacji, żeby to uważać za wzór dla ruchu narodowego. Kochani, kto dzisiaj to zna i kto dziś to cytuje? A zwłaszcza ci, co tam powrzaskują na tych różnych manifestacjach i nazywają się narodowcami. Przeegzaminujcie ich z pism Dmowskiego. Czy oni wiedzą te wodzyki różne? Co o ich poprzednikach z innego kraju i takich, co zdobyli władzę, pisał Dmowski? Nic nie wiedzą. Obecne pokolenie jest całkowicie odcięte od wartościowej pod względem społeczno-sterowniczym wiedzy źródłowej. I dlatego my musimy do tych źródeł sięgać. Bo nikt tam nawet nie próbuje robić konkurencji. Dmowski zauważył, że to jest po prostu barbarzyństwo. No to jest to barbarzyństwo, oczywiście. I teraz jak ktoś wypisuje, że Dmowski był zafascynowany hitleryzmem, to jest kłamcą. Prowokatorem albo nieukiem. I częściej to drugie. W tej chwili my sobie nie zdajemy sprawy z poziomu nieuctwa. Niezaginionego, bo ci ludzie są oduczeni szukania w źródłach i sprawdzania czegokolwiek. Tyle na dzisiaj.